No i to zaś trzecio po południu na zegarach wybiła. Czas przywitać się z wami w programie Radia na Góralską Nutę. Przy mikrofonie Wojciech Durula, gadał wam witajcie. Dzień dobry Państwu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z 11 grudnia roku pańskiego 2022. Dwa tygodnie do świąt. Na polu deszczowo i w oczekiwaniu na śnieg. No bo taki czas. A co stał nos? Będziemy wam dawać sprawozdanie z uroczystego opłatka Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, który odbył się wczoraj w sali bankietowej Manzos. Oj, podejmowali nos na pięknie i posiadę były chrubę. A poza tym tradycyjnie gości się przewinie. Marysia Krzeptowsko-Giewont przyprowadziła nam bardzo zacnych gości. Warto posłuchać i nawet nie roz tego mądrego wywiadu z tymi bardzo zacnymi gośćmi. Zajrzymy do Tylków w Wisconsin. Marek Tylka będzie nam opowiadał o obecnym czasie w Tamogunik, w Cliffside Resort i o sylwestrowej nocy, jako się tam rektuje. A tak poza tym korespondencja z Polski, z Ludźmierza, no i muzyki troszkę. Sławomirze, będziemy też już troszeczkę się przygotowywać, bo w lutym koncert się zbliża, głości się wprosają, żeby na ten temat też uchwalować. Na Sylwestra do Belwederu będziemy zapraszać, bo przecież to największy Sylwester w mieście. I najbardziej gruby. To też nie marnujmy czasu i no zapraszam was do wysłuchania Radia na Góralską Nutę i bierzmy się do roboty. Witajcie jeszcze raz. I na początek programu Wind of Change w wykonaniu Staska Łogorka i kapeli Łogorki dla słuchaczy Radia na Góralską Nutę. Program w każdą niedzielę od godziny 3 po południu do godziny 4.30 ze stacji WLUR 1490 AM. Śladem za tym czymś, rozumiejąc sny, co nie mieszczą się w marzeniach. Spokój w domu mym, wojsko jeszcze śpi, słucha, kiedy wiatr się zmienia. Cieni. Palić światło dnia, poczuć wszędzie tam siłę wiatru, co się zmieni. Zabierz mnie do magicznych chwil i boskich nocy, zobacz jak dzieci jutra nabierają. Tam myśli, które znam, w niekończący się pragnienia, by się spełnił czas i runęły w nas
spać jak dzieci jutra nabierają mocy i zmieniają świat. W zespole nagle myśli swe, kamienna droga kończy się, wolności dzwony niosą mnie do twarzy czasu, która młodsza jest. Mą duszę lekko niesie wiatr, ma gitara śpiewać cię. Jak dzieci jutra nabierają mocy i zmieniają świat. Stasiu Ogórek i rodzinna kapela Ogórków. Cichowianie, których serdecznie pozdrawiamy, a Stasiu Ogórek często gości muzycznie w programie Radia na Góralską Nutę i nie inną muzycznie. Pozdrowienia ślamy też tam pod Tatry. A jak pod Tatry, no to do Ludźmierza. Korespondencja księdza Jerzego Filka dla słuchaczy Radia na Góralską Nutę w każdą niedzielę. Ło pod Halu, ło Ludźmierzu, no i ło Polsce. A przybacuję wam ze sponsorami tego bloku są pan Kazimierz Kopeć, Monika i Daniel Bauer, Zosia i Paweł, Bobak na Autoparts, jak i też Ania i Jerzy Szatkowski. Wielki Bóg zapłać za tobą składą. A teraz już ksiądz Jerzy Filek. Dla słuchaczy radia na Góralską Nutę witajcie i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże wszystkim słuchaczom radia na Góralską Nutę, Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej, mówi ksiądz Jerzy Filek. Na Podhalu i w całej Polsce, bardziej zimowo, nawet całkiem zimno i trochę śniegu, a zatem jest tak, jak być powinno. A my mamy trzecią niedzielę Adwentu, zwaną w liturgii Gaudete z języka łacińskiego, co znaczy tyle, co radujcie się. Radować się mamy, bo Pan jest blisko, coraz bliżej, jeszcze 2 tygodnie do Bożego Narodzenia. Dzisiaj w naszym sanktuarium pielgrzymka miłośników koni. Przy świętej godzinie 11 przewodniczy ksiądz Jan Gacek, proboszcz ze Spytkowic, kapelan zarządu głównego Związku Podhalan. Cieszymy się obecnością wielu miłośników koni, banderium, która przebywa całej kawalkadzie, która od tak zwanych jeziorek w Ludźmierzu podąża do bazyliki. No a Adwent trwa, więc i roraty, ale chciałbym jeszcze wrócić na krótki moment do poprzedniego tygodnia, do naszego odpustu niepokalanego poczęcia, który pięknie odprawiał ksiądz Paweł Windak, kiedyś wikariusz w Ludźmierzu, a teraz ten, który do Austrii zabrał figurę Matki Bożej Ludźmierskiej, albo raczej ufundował ją dla swojego kościoła. Bardzo jesteśmy mu wdzięczni za tę fundację i za to, że nasza figura została tak ciepło przyjęta przez tamtejszą austriacką społeczność. Gośćmi także na naszym odpuście byli oficerowie Wojska Polskiego. Było to Zgromadzenie Mężów Zaufania Korpusu Oficerów Wojsk Lądowych z różnych stron Polski. Przyjechali do Zakopanego na krótki czas szkolenia i w ramach tego szkolenia pojawili się u nas na odpuście, bo też chcieli uczcić tych, którzy oddali życie za wolność ojczyzny z parafii ludźmierskiej, a zwłaszcza Władysława Bożęckiego, mocarnego pseudonim, który 79 lat temu właśnie w odpust niepokalanego poczęcia został przez Niemców najpierw złapany, a w tym właśnie dniu powieszony na lipie przed kościołem. Tam też od 5 lat jest obelisk poświęcony temu wojskowemu polskiemu partyzantowi. A w naszej bazylice już w tym tygodniu odbędzie się ważne i wielkie wydarzenie. To koncert kolęd organizowany przez Telewizję Polską. Obecny będzie także prezydent Polski Andrzej Duda z małżonką, a wszystko to w piątek o 19:00. Wystąpi kilkunastu znanych artystów, także i z naszego regionu. Koncert będzie zarejestrowany,
i można go będzie obejrzeć w telewizji polskiej w okresie świątecznym, na przykład Wigilię wieczorem, a zatem zachęcam Was do śledzenia telewizji polskiej, do której macie dostęp, aby w ten sposób połączyć się w święta z Ludźmierzem i razem wysłuchać, a może i zaśpiewać wiele znanych kolęd. Z uwagi na to, że artystów jest wielu, orkiestra, także i chór, prezydent Polski, dlatego też obowiązują specjalne zasady w naszej bazylice w tych dniach. Niezbyt wielu może uczestniczyć w tym koncercie, biorąc pod uwagę całą naszą parafię, ale oczywiście będzie tyle miejsc wypełnionych, ile to tylko możliwe, a na czas prawie że 3 dni będziemy musieli przenieść się z naszą codzienną liturgią do kaplicy świętego Jana Pawła II. Dobrze, że ją mamy i tam możemy także sprawować roraty i spowiadać. Przed tygodniem informowałem o akcji robienia paczek z funduszy Rycerzy Kolumba ze Stanów. Dzisiaj warto podziękować i parafianom, i tym, którzy z sąsiednich miejscowości przybyli, i samym rycerzom za wielkie zaangażowanie w przygotowanie 2100 paczek żywnościowych dla rodzin mieszkających w ogarniętej wojną Ukrainie. W środę na przykład wieczorem pracowało około 50 osób przy robieniu paczek, a zatem zaangażowanie było duże i udało się zrobić te paczki nawet jeden dzień szybciej niż to planowano. A w kalendarzu liturgicznym w tym tygodniu, w środę świętego Jana od Krzyża, karmelity, wielkiego mistyka XVI wieku, który wraz ze świętą Teresą z Awila reformował zakon karmelitański. A na Podhalu warto odnotować wydarzenie religijne, jakim była koronacja obrazu Matki Bożej w parafii Niepokalanego Poczęcia w Spytkowicach. Tam w dniu odpustu, właśnie 8 grudnia, arcybiskup Marek Jędraszewski dokonał koronacji obrazu biskupimi koronami. Obraz ten, jak i parafia, pochodzą z XVIII wieku. Korony są piękne, można je oglądać na zdjęciach. Niech zatem Matka Boża w tym kościele dozna jeszcze większej czci niż do tej pory. A ponieważ na Podhalu i w Tatrach zagościła zima, pojawiły się lawiny w Tatrach, które niestety pociągnęły za sobą tragiczne ofiary. Podczas lawiny Skopy Kondrackiej zginął 19-letni mężczyzna. Dwójce pozostałych udało się z trudnościami uratować. Także ze Szpiglasowego Wierchu zeszła lawina, która porwała dwie osoby, a zatem jest niebezpiecznie, ponieważ pułap chmur jest bardzo niski, marzący śnieg, dlatego ratownicy też nawet nie mogli użyć śmigłowca, musieli pieszo docierać do turystów. Tak jak niebezpiecznie jest w górach, tak też zrobiło się niebezpiecznie na drogach. Już pierwsze zimowe stłuczki, wypadki, taki czas zimowy. Na koniec pragnę serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy. Żadna parafia nie obchodzi odpustu w najbliższym tygodniu. Niech zatem wszyscy cieszą się zbliżającymi świętami, jak najlepiej przygotowują się przez te 2 tygodnie do świąt. Błogosławionego Adwentu pod opieką Królowej Podhala dla wszystkich słuchaczy i szefa radia. Szczęść Boże! Daj Boże, i my też gadamy, Bóg zapłać za tą gość, woznyk i ciekawych informacji. Dla słuchaczy Radia na Góralskim Nutę, ksiądz Jerzy Filek z Ludźmierza. I przebacuję Wam, ze sponsorami tego bloku są pan Kazimierz Kopeć, Monika i Daniel Bauer. Happy birthday, Daniel. Happy birthday. Thank you for everything. Zosia i Paweł Bobak na Autoparts, jak i też Ania i Jerzy Szatkowski. Też zawsze dziękuję dotychczasowym sponsorom Kasi i Markowi Czubiak, jak i też Renatce Chrobak-Perek. To, co dzieje się na Podhalu, zawsze odbija się szerokim echem w Polsce i poza jej granicami. Tygodnik podhalański. Nic nie przejdzie bez echa. Szukaj w kioskach i na 24tp.pl. Jurek Jurecki, dziennikarz i wydawca.
Górole radzi widzą, syćko co wielgie. Wielgie góry, wielgie baby, strasznie sumne. No i największe polskie delikatesy w Ameryce. Shop and Save Market. Niezwykła podróż po świecie kulinarnych doznań. 8847 South Harlem w Bridgeview. Telefon 708-398-6600. Pytą was pięknie, zejdźmy się syćka. Shop and Save Market. Hej. In a world. Co te paczki robią w samochodzie? Gdzie wysłane paczki? Waldek, miałeś wysłać w weekend. Czekają na zbawiciela. Ile razy mam ci mówić, nie zdążysz. Tylko jeden bohater. Ile jeszcze będziesz je woził? Tydzień, dwa, trzy, ile? Uratuję święta. Ależ kochanie, zdążę. Z Polamerem zawsze zdążę. Termin wtorek, 13 grudnia. Informacje polamerusa.com. Wtorek, 13 grudnia. W te święta wyślij paczki tylko przez Polamer. Oszczędzaj bez strat. Mieszkaj na swoim. Tylko teraz w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej nie pobierzemy kary za zerwanie lokaty terminowej, jeśli złożysz wniosek o pożyczkę hipoteczną w naszej Unii w okresie trwania lokaty. Załóż lokatę od 15 października do końca grudnia, a później wykorzystaj te fundusze na pokrycie wkładu własnego przy zakupie domu. Nie czekaj, ulokuj swoje oszczędności bez strat i spokojnie szukaj swojego wymarzonego domu. Więcej na psfcu.com w oddziałach lub pod 1-855-773-2848. Nasza Unia to więcej niż bank. Obowiązują zasady członkowstwa i pewne ograniczenia. PSFCU is federally insured by NCUA and is an equal opportunity lender. A teraz już przenosimy się do sali bankietowej Manzos. Kanewcora, syćka, świętowanie my bardzo uroczysty opłatek, który dla nas przygotowała Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa. Było to bardzo rodzinne, piękne, uroczyste spotkanie i z tego miejsca w imieniu wszystkich gości chcemy im serdecznie za to podziękować. A teraz już zapraszam do wysłuchania relacji dźwiękowej z tego pięknego, uroczystego wydarzenia. Proszę Państwa, jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na uroczystym wieczorze opłatkowym Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. W pierwszej kolejności chciałbym przywitać gospodarzy dzisiejszego wieczoru w osobach pana Krzysztofa Matyszczyka, przewodniczącego Rady Dyrektorów Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Są również członkowie Rady Dyrektorów naszej Unii, pan Bogdan Ogórek. Oraz pan Mariusz Śniarowski, który jest jednocześnie członkiem Komisji Nadzorczej naszej Unii. A jeśli mowa o Komisji Nadzorczej, jest również z nami pan Piotr Muszka, członek Komisji Nadzorczej. Bardzo serdecznie chciałbym przywitać również przedstawicieli organizacji sponsorujących naszej Unii. W pierwszej kolejności Zrzeszenia Podhalan w Ameryce Północnej z prezesem panem Stanisławem Sarną. Wiem, że są z nami albo mają być przedstawiciele Copernicus Foundation. Miał być z nami pan prezes Mario Mikoda. Mam nadzieję, że jeszcze dotrze. I witam również przedstawicieli Związku Klubów Polskich. Jeżeli są na sali, wiem, że oni mają dzisiaj swój własny wieczorek, więc może ich nie ma, ale tak czy owak bardzo serdecznie witam i jest nam bardzo miło, że współdziałamy. Witam również przedstawicieli wszystkich organizacji polonijnych obecnych tutaj na sali oraz przedstawicieli polonijnego duchowieństwa. I bardzo proszę teraz o zabranie głosu pana Bogdana Chmielowskiego, dyrektora wykonawczego naszej Unii. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, jak to dobrze być znowu wśród przyjaciół. Także cieszę się bardzo, że możemy spotkać się dzisiaj po dwuletniej przerwie spowodowanej, wiadomo, pandemią. Także cieszymy się,
zwłaszcza my, którzy przylecieliśmy tutaj ze wschodniego wybrzeża, że tak liczna rzesza państwa odpowiedziała na nasze zaproszenie. Mamy tutaj ponad 300 gości, co i tak jest małą liczbą na tą wspaniałą ponad 35-tysięczną rzeszę członków Polsko-Słowiańskiej Unii Kretowej tutaj w regionie środkowo-wschodnim. Drodzy państwo, ten dzisiejszy wieczór jest dla nas przede wszystkim w Unii Kredytowej okazją do podziękowania dla wszystkich z państwa, dla wszystkich organizacji, z którymi przez cały rok współpracowaliśmy, dla polskich szkół, Zrzeszenia Nauczycieli, dla Stowarzyszenia Podhalan, dla Muzeum Polskiego, Klubów Polskich, dla wszystkich polskich parafii. Nie sposób mi wymienić wszystkich organizacji, z którymi mieliśmy tak wspaniałe relacje przez ostatni rok. I dzisiaj właśnie chcemy wam podziękować za tą współpracę, za to wszystko, co razem wspólnie zbudowaliśmy, za ten sukces, który odnosi Unia Kredytowa, o którym za chwilę powiem, ale przede wszystkim za to wszystko, co wspólnie budujemy dla dobra Polonii w Stanach Zjednoczonych. Są też na sali nasi członkowie, jest prasa, to nie chcę używać może takich słów, ale powiem już dosadnie, ci najbardziej lojalni. Także wiem, że niektórzy z państwa są z nami od 12 lat, także również dziękujemy państwu za to, że jesteście z nami, że zaufaliście nam przez tyle lat i mam nadzieję, że pozostaniecie przez następne wiele, wiele lat członkami naszej Unii. A grudzień, połowa grudnia w zasadzie, to już jest taki okres, gdzie możemy powoli podsumowywać upływający rok. Oczywiście na pełne dane finansowe jeszcze musimy poczekać, ale już teraz mogę powiedzieć, że to był udany rok dla naszej instytucji. Był to kolejny rok dynamicznego rozwoju Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. W szczególny sposób wzrosło nasze w tym roku portfolio pożyczkowe. Oczywiście wzrosły też powierzone nam przez państwa depozyty, a co cieszy nas najbardziej, ponad 3,5 tysiąca osób zwiększyła się liczba naszych członków. W tej chwili już mamy ponad 112 tysięcy członków, mamy 2,6 miliarda dolarów w aktywach, mamy 21 oddziałów, a już teraz wiecie tu państwo, że w połowie roku będziemy mieli 7 oddział, a 22 oddział w ogóle otwarty w Algonquin w Illinois. Także I mam nadzieję, że to nie jest ostatni oddział w Illinois, sądząc po dynamice naszego rozwoju tutaj, no a przede wszystkim po tym zaufaniu, jakim państwo naszą Unię od pierwszych dni, bo pamiętam pierwsze nasze spotkania tutaj, obdarzyliście naszą instytucję. Tak jak wspomniałem, był to rok olbrzymiego sukcesu naszej Unii. Na ten sukces złożyło się przede wszystkim, tak jak mówię, państwa zaufanie, nasza wspaniała współpraca, ale też praca na moich koleżanek i kolegów pracowników, których przedstawiciele są tutaj dzisiaj na sali, którym w szczególny sposób chcę też podziękować, a to są ci ludzie, których państwo znacie na pewno dużo lepiej ode mnie czy od członków Rady Dyrektorów. Także duże brawa dla moich koleżanek i kolegów. I na zakończenie oczywiście zbliżamy się do świąt Bożego Narodzenia, w związku z tym chciałem państwu złożyć najserdeczniejsze, takie płynące najbardziej z głębi serca życzenia zdrowych, spokojnych, spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół świąt Bożego Narodzenia, ciesząc się sobą, dzieląc się swoimi radościami. No i żeby ten nowy rok, który się rozpocznie niedługo, 2023, był też rokiem pełnym sukcesów dla państwa, bo jak ja zawsze powtarzam, jeżeli nasi członkowie odnoszą sukcesy, to Polsko-Słowiańska Unia Kredytowa nie może nie odnieść też sukcesów. Także wszystkiego najlepszego w nowym 2023 roku. I o zabranie głosu poproszę pana przewodniczącego Rady Dyrektorów Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, pana Krzysztofa Matyszczyka. Dziękuję. Dobry wieczór państwu. Jest dla mnie olbrzymią przyjemnością, że dzisiaj się spotykamy. Jest dla mnie nie tylko olbrzymią przyjemnością, ale olbrzymią satysfakcją to, że reprezentujemy Polonię, że dla tej Polonii działamy. A to, że działamy wspólnie, rezultaty są widoczne. I szczególnie teraz to jest bardzo ważne, dlatego że nasza jedność, nasza współpraca, nasz związek z ojczyzną jest jeszcze bardziej chyba wymagany niż kiedykolwiek indziej miał to miejsce. Proszę państwa, kilka refleksji. Myślę, że tutaj reprezentujemy cały wysiłek wielu organizacji
i te organizacje są zaangażowane w różne dziedziny. Dziedziny kulturalne, oświatowe i dlatego też kultywujemy polskie tradycje, kultywujemy polską kulturę, staramy się przekazać wartości do następnego pokolenia. I myślę, że wspólne działanie odbija się na dużym sukcesie Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Dlatego, że dla nas w gruncie rzeczy Państwa zadowolenie z naszych usług, Państwa zaufanie tworzą możliwości, że jesteśmy w stanie pomóc innym. I ta pomoc innym jest dla nas bardzo, bardzo istotna. Ktoś mógłby powiedzieć, nie są to rzeczy materialne. Nie wykazujemy tego na naszym balance sheet. Nie są to rzeczy, które można określić jakąś kwotą dolarową. Tym niemniej jednak to jest satysfakcja, to jest zadowolenie Państwa, to jest zadowolenie naszych pracowników, którzy przychodzą do pracy z przeświadczeniem, że robią więcej niż wykonują swoją pracę. A tak w rzeczywistości jest. Teraz chciałbym kilka słów o Unii Kredytowej powiedzieć, także Bogdan wspomniał o naszym rozwoju, o kolejnym oddziale. To wszystko stwarza możliwości, żeby nasza działalność jeszcze była większa. Jeszcze, żebyśmy mogli zrobić więcej dla Państwa. Wszyscy wiemy, że jesteśmy największą unią kredytową etniczną w Stanach Zjednoczonych. Już z samego tego faktu powinniśmy być bardzo, bardzo, bardzo dumni. Na zakończenie najserdeczniejsze życzenia, wesołych świąt w rodzinnym gronie, wszystkiego najlepszego, wszelkiej pomyślności. No i oczywiście proszę być z nami, proszę z nami wspólnie pracować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie Krzysztofie. A teraz konsul generalny w Chicago, pan Paweł Zyzak. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa powstała w 1976 roku. Jednym z założycieli, ojców założycieli jest ksiądz Longin Tołczyk. Postać wyjątkowa. Przyznam szczerze, że przeczytałem obydwa tomy jego wspomnień. Coś, co powstało na takim fundamencie, musi mieć świetlaną przyszłość. I tak się dzieje w przypadku Unii Kredytowej. Właściwie czasy współczesne to jest niesamowity, dynamiczny rozwój Unii. Około 2010 roku otrzymałem od Unii Kredytowej stypendium w wysokości 1000 dolarów. To stypendium bardzo mi pomogło w pisaniu mojej pracy doktorskiej. Oczywiście mam teraz wyjątkową okazję, żeby podziękować. Dziękuję bardzo. I od tego czasu Unia zaliczyła niesamowity rozwój. Umocniła się na zachodnim wybrzeżu, wtargnęła w mój dzisiejszy okręg konsularny i się rozwija. Mamy wiele wspólnego. Unia od swoich początków wspiera emigrację polską na ziemi amerykańskiej. No, konsulat założenia powinien to czynić. Unia Kredytowa wspiera młodzież, wspiera dzieci, wspiera ich rozwój, wspiera potrzebujących. Konsulat również pośrednio i bezpośrednio wspiera te cele. Aż się boję pomyśleć, co by się stało, gdybyśmy połączyli siły. A sądzę, że jest takie miejsce, jest taka płaszczyzna, gdzie moglibyśmy z Unią połączyć siły. I o tym chciałbym też dzisiaj, ale bardziej kameralnie, porozmawiać z szefostwem. Tymczasem życzę Państwu rodzinnych, udanych świąt Bożego Narodzenia, żebyście w tym okresie nabrali dystansu do naszej doczesności. Życzę Państwu wspaniałego Nowego Roku, by był dla nas szczególny. Życzę Państwu, żebyśmy w przyszłym roku zrobili naprawdę duże, fajne rzeczy. A tymczasem życzę Państwu przyjemnej zabawy. Dziękuję bardzo. Jak żeby mogło zabraknąć życzeń od prezesa Związku Potalan Stanisława Sarny, który tak samo uczestniczył w tym pięknym opłatku z bardzo bogatą delegacją Podhalan wczoraj. Także posłuchajcie też tych pięknych życzeń od prezesa Związku Podhalan. Kochani, ten okres świąteczny to składanie sobie życzeń
I tak właśnie chciałbym tutaj życzyć całej Unii Kredytowej, Polsko-Słowiańskiej Unii Kredytowej, panu prezesowi, panu tutaj dyrektorom wszystkim, wszystkim pracownikom, którzy są właśnie częścią tej Unii Polsko-Słowiańskiej. A my wszyscy chyba też jesteśmy tą Unią, częścią tej Unii. Dlatego, kochani, wszystkiego dobrego od całego Związku Podhala Północnej Ameryki. Życzymy Wam wszystkiego dobrego. Nade wszystko dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności. Co by się darzyło, co by dudki na kupie przybywały. Co by w następnym roku nam nikomu niczego nie brakowało. Tego Wam życzy cały Związek Podhala Północnej Ameryki i ja, prezes Związku Podhala Stanisław Sarna. Bóg zapłać wielki. Teraz chciałbym poprosić tutaj na scenę księdza Grzegorza Gorczycę z parafii świętego Jana Ewangelisty w Streamwood o odmówienie modlitwy i poświęcenie opłatków. Dziękuję. Może zanim pobłogosławię opłatki nas wszystkich i ten posiłek, który będziemy spożywać w swoim własnym imieniu i także księdza Zdzisława, który tutaj jest z nami obecny, proboszcza świętej parafii świętego Jana Wybaw. Chcę bardzo podziękować za to, że jesteście tak bardzo zaangażowani w życie Polonii tutaj w Chicago i na przedmieściach. Bo to dzięki Wam właśnie możemy chwalić Pana Boga, możemy wzrastać świętości życia, ale także pomnażać talenty, którymi Pan Bóg nas obdarza, że je nie zakupujemy, ale puszczamy w obrót. I nawet dzisiaj, wczesnym popołudniem w szkole w Lipplatter, gdzie mieliśmy spotkanie opłatkowe już przed świętami. Przy moim stoliku właśnie wielu wspominało, że przechodzą do Unii Kredytowej. Nasi Polacy przenoszą swoje konta oszczędnościowe czy biznesowe, bo widzą właśnie, że dbacie o nich. To jest bardzo ważne. Więc dziękujemy Wam za to, że jesteście, za to, że otwieracie Wasze serca na nasze potrzeby i że wszyscy razem możemy budować mocną, silną, odpowiedzialną Polonii tutaj w Stanach Zjednoczonych, która będzie pomagała wszystkim rodakom, którzy tutaj mieszkają, a także w jakiś sposób pomagać wszystkim naszym rodakom w ojczyźnie. Więc za Wasze wielkie serca, za Waszą dobroć, hojność, serdeczne Bóg zapłać. A teraz, moi drodzy, żeby nie przedłużać, pomodlimy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wysłaliście Państwo relacji dźwiękowej z uroczystego opłatka, który przygotowała dla nas Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa. Opłatek ten odbył się w sali bankietowej Manzos, a organizatorom wielki Bóg zapłać za to składom, jak i też wszystkim gościom, którzy w tym opłatku uczestniczyli. To myślę, że może skoro już niektóre stacje grają kolędy, my też przygromy dla Was. Gronicki.
by został między nami na podkolu z korolami, na podkolu z korolami. Co by został między nami na podkolu z korolami, na podkolu z korolami. Teraz syczka zaśpiewajmy, Jezuskowi pokłon dejmy. Aby nie pogardził nami, został między królami, został między królami. Co by nie pogardził nami, został między królami, został między królami. Grały i śpiewały Dlowoz Gronicki w programie radia na Góralską Nutę. Ej, nie kocham, nie kochaj się, ej, ej, nie kocham. A jak się już zakochasz i będzie się czoło zenić i zrobić piękne wesele, to tylko w Belvedere Chateau Banquet. Słuchajcie, Belvedere Chateau 8055 West 103 Street w Palos Hills. Serdecznie Wam polecam to miejsce, z całego serca gwarantuję, za wspaniałą obsługę, za piękny wygląd, najpiękniejsza sala bankietowa w Chicagolandzie i jeszcze może dalej. 8055 West 103 Street w Palos Hills, numer telefonu 708-430-1800, 430-1800, dzwońcie, zostawcie wiadomość, jeżeli nie ma ich w tym momencie przy telefonie, odzwonią na pewno. Róbcie rezerwację, mają dużo jeszcze wolnych miejsc, na ten rok i na następny. Gwarantuję, świetnie wyposażona kuchnia, to podkreślam, bo to jest bardzo ważne. Wspaniali kucharze, wspaniała obsługa i piękna sala bankietowa po ogromnym remoncie przeprowadzonym w ostatnim czasie. Ela i Bolek serdecznie Was zapraszają, a ja w ich imieniu polecam to miejsce. Belvedere Chateau, Palos Hills, najpiękniejsza sala bankietowa. Polecam! Będzie zabawa, będzie się działo. Tak, na Sylwestra 2022-2023. Bal sylwestrowy w Belwederze. Sobota, 31 grudnia. Zaczynamy o 7 wieczorem. Bałkanicy nie będzie, ale Fox będzie i DJ Mike Chicago. Sound Lighting by Sky Media. Oj, nie jeden wina dzban tam będzie. Będzie się działo na Sylwestrze 2022-2023, bal sylwestrowy w Belvedere Chateau. Sobota, 31 grudnia, zaczynamy o godzinie 7 wieczorem. Najciekawszą rzeczą jest to, że bilety takie jak w tamtym roku, a więc $135 od osoby, to znaczy się, że u nich inflacji nie ma. Ale będzie jeszcze więcej, jeszcze radość, jeszcze bogaciej, jeszcze przepiękniej i przepych na całego. Fox Band. Im nigdy nie brakuje tchu. Sound and Lighting by Sky Media. Bałkańskie rytmy, polska moc. Też będą znów przetańczymy całą noc. Do białego rana. I jeszcze jeden malutki wina z pan. I znów ruszymy razem w tan. Oczywiście wspaniała kolacja, zastawione stoły i czego tylko by dusza zapragła. To wszystko na balu sylwestrowym w Belvedere Chateau.
Sam się złączę, bo będzie zabawa. 708-430-1800. 708-430-1800. Sylwester w Belwederze. Belvedere Chateau. Planujesz wesele, komunię, urodziny i inne imprezy okolicznościowe? Zgłoś się do M&M Event Planners. Razem opracujemy wizję Twoich marzeń. Zaplanujemy i udekorujemy. Przygotujemy poczęstunek w domu, hotelu, sali bankietowej lub w ogrodzie. Tylko z nami zrobisz przyjęcie, o jakim marzysz. Naszą siłą jest zgrany zespół i wieloletnie doświadczenie. Zapraszamy na konsultacje. Telefon 708-717-75-52. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Spełnimy Twoje marzenia. Więcej informacji na Facebooku, Instagramie i TikToku. Jako właściciele agencji Farmers Insurance, Dorota i Krzysztof Krężel, będący wśród Polonii od ćwierć wieku, zawsze stawaliśmy na wysokości zadania, aby zabezpieczyć Państwa rodzinę i cały dobytek. 6444 West Archer Avenue, Chicago. Byliśmy, jesteśmy i będziemy dla Państwa. Farmers Insurance, Krzysztof Krężel. Ja też u nich wszystko ubezpieczyłem. Farmers Insurance, godne polecenia. Vítejte v městečku Žatec. Mluvil, že tu roste nejlepší chmel na světě. A kto nevěří, nech spróbuje žateckého a sám se překoná. Žatecký, nejlepší chmel, výborné pivo. W najnowszym weekendowym numerze Dziennika Związkowego kalendarz na rok 2023, a w nim przepiękne, oryginalne zdjęcia królowych parady 3 maja w Chicago. Nie możecie tego przegapić. Co wiadomo o tragicznej śmierci w Chicago 21-letniego Krzysztofa Schuberta Stychów? Białoruski imigrant zamordował swoją rodzinę i popełnił samobójstwo. Nowe szczegóły zbrodni w Buffalo Grove. Imigracja. Czy końcówka roku przyniesie imigrantom jakieś zmiany? Jak co tydzień w Dzienniku Związkowym, największa baza polonijnych ogłoszeń o pracę. Dziennik Związkowy. Najlepsza polska gazeta w Chicago. Tajemnica czwartego szpiega. Trzej czołowi oficerowie amerykańskiego wywiadu zostali skazani na dożywocie za szpiegowanie na rzecz Rosji. Fascynującą zagadką pozostaje tożsamość czwartego agenta. Raper z Toronto, romantyczny Kanadyjczyk Drake robi oszałamiającą karierę na estradach hip-hopowych, zdominowanych dotychczas niepodzielnie przez Amerykanów. Fortuna Sienkiewicza. Najsłynniejszy polski noblista romansował z Heleną Modrzejewską, a geniusz literacki przyniósł mu ogromny majątek. Magazyn Kalejdoskop. W każdy weekend. Tylko w Dzienniku Związkowym. Przez ostatni tydzień Facebook szumiał pięknymi relacjami filmowymi z Dubaju. Kany zespół Polaniorze z Kościelisk świętował, bawił się, no i na całego. I tam powstała piękna piosenka. Hej Dubaju, Dubaju, posłuchajcie, a telewizyjną powiem, że jesteśmy umówieni na rozmowę telefoniczną z Maciejem Krzeptowskim, który to będzie opowiadał o tej ich wielkiej wyprawie do Dubaju. I jako, z kim się spotkali, to też już się dowiecie w najbliższą niedzielę za tydzień. Dubaju, Dubaju, jako idzie.
jak chcecie widzieć, jak się bawili, co widzieli, co zwiedzali. Zespół Góralski Polaniorze z Kościelisk w Dubaju. Tu popatrzcie na ich profilu facebookowym. A z Maćkiem będzie mógł kwalować już za tydzień w programie Radia na Góralskim Nutę. Tak za was odsyłam na ich profil facebookowy Zespół Góralski Polaniorze, żebyście sobie pooglądali, jak piękną wyprawę mieli do Dubaju. Słuchajcie sobie radia na Góralską Nutę przy mikrofonie Wojciech Dorula. Zostajecie ze mną do godziny 4.30, ale na pewno program będzie dużo dłuższy dzisiaj w internecie, bo rozmowa z naszymi specjalnymi gośćmi, których do studia przyprowadziła Marysia Krzeptowska-Giewonda, byli nimi pan Rafał Porzeziński i Grzegorz Górny oraz inni goście. Będzie trwała dość długo, także warto posłuchać. Odsyłam was te spoty na Facebook i na YouTube. Napa Auto i Track Parts przy 4943 West 407 Street oraz Napa Auto Collision Center przy 5149 West 407 Street w Chicago. To rodzinny biznes Pawła i Zofii Bobak. Sklep oferuje bogaty asortyment, cześć do wszystkich modeli samochodów i ciężarówek. Napa to jedna z najbardziej renomowanych firm samochodowych na światowym rynku, której części posiadają tak zwaną gwarancję życiową. Napa Auto Collision Center wyposażone jest w najnowszy sprzęt komputerowy, wykrywający wszystkie usterki, uszkodzenia i braki w samochodzie. Zapewnia całkowity serwis samochodowy. Diagnostyka komputerowa, naciągarka do podwozia, zbieżność kół, nowoczesne i ekologiczne urządzenia do malowania samochodu, które zabezpieczają środowisko przed zanieczyszczeniami. Firma współpracuje z ubezpieczeniami. Zapraszamy również do najnowszego zakładu naprawy traków Napa Auto Care. Fachowa oraz wysoko wyspecjalizowana obsługa gwarantuje najlepszą jakość wykonywanych usług. Właściciele Paweł i Zofia Bobak serdecznie zapraszają pod Halan i Polonię do wszystkich swoich super nowoczesnych biznesów. Telefon 767-4700 767-4700 Kierunkowy 773. Prosić o Pawła. Pani doktor, proszę mi pomóc. Właśnie przekroczyłam 30. Nie mam męża, dzieci. A koleżanki ciągle powtarzają, że muszę porządek ze zębami zrobić, bo inaczej nigdy faceta nie znajdę. A ja szoruję rano i wieczorem. One i tak mi się sypią. Doskonałym rozwiązaniem będą implanty albo lisówki. Trwałe, wytrzymałe, piękne i śnieżnobiałe. I facet sam się znajdzie. Zapraszam do gabinetu. Klinika dr Jolanty Zakrzewskiej. Wstawianie implantów i licówki na zęby, które zmienią twoje życie. 48 49 North Milwaukee Avenue, pokój 505 w Chicago. 773-622-8700. Znana i renomowana firma Nordstar Foods, Jan Nowobielski z całą załogą oraz pan Ryszard Machnicki informują, że zostaje otwarta hurtownia spożywcza świeżego mięsa i wędlin. Zaraz obok głównego budynku Nordstar 2575 American Line w Elk Grove Village, 5 minut od lotniska O'Hare. Godziny otwarcia od wtorku do czwartku od 9 rano do godziny 5 po południu, w piątek od 8 rano do godziny 5 po południu i w sobotę od godziny 7 rano do godziny 1 po południu. Mięso i wędliny są pierwszej jakości, jeżeli chodzi o gatunek, świeżość, USDA, certyfikaty, wszystko na miejscu przygotowywane, również rozbiórka. Polecamy, Nordstar to jakość, świeżość i smak. Hurtownia świeżego mięsa i wędlin przy 2575 American Line w Elk Grove Village, Nordstar Food, Dzian Nowojorski oraz pan Ryszard Machnicki z całą załogą zapraszają.
Promocja Black Friday w salonie meblowym Idea. 20% zniżki na meble ze skóry. Wypoczynki w tkaninie AquaClink 15% taniej. Kup meble do sypialni, a otrzymasz materac za połowę ceny. Stoły rozkładane 20% taniej przy zakupie zestawu do jadalni. Wersalki $100 zniżki. Finansowanie bez oprocentowania do 5 lat. 6545 West Irving Park w Chicago. Ideafurniture.com. Mój dziadek powtarzał, jeśli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Tak samo jest z ubezpieczeniem. Jeśli naprawdę macie chronić, musi być dobrane do Twoich indywidualnych potrzeb. Sertler & Associates doskonale to rozumieją. Niezależnie od tego, czy chcesz ubezpieczyć dom czy firmę, samochód czy motocykl, żonę czy kochankę, certyfikowani agenci Sertler & Associates dobiorą pakiet dopasowany idealnie do Ciebie. Sertler & Associates. Chroni to, co w Twoim życiu liczy się najbardziej. Zadzwoń 773-290-8000, biura na północy i południu Chicago. Teraz zwracam uwagę całą rodzinę Skików, a tą muzyczną dedykację przesyłam specjalnie dla Samanty i Jędrusia. Dziękuję Wam bardzo przede wszystkim, Jędruś, dziękuję za odwiedziny, no i czekamy na tego Mikołaja, że przyjedzie. Tym roku do nas tutaj serdecznie was na to zapraszam. A teraz już specjalnie gromy dla Skików. Znowu cichowanie i znowu Stasi Łogorek. Nam góralska przyjaźń.
Pawlak, a na co tobie tyle ziemi do tej Ameryki? Po cóż to pakujesz? Też to nie ziemia, to borowina. Nasze czarne polskie złoto. Ja słyszał, że tam w krzyżu i stawach łamie od tej klimatyzacji. Oj, Pawlak, ty już zdurniał kompletnie. Przecież borowina w Ameryce już jest dostępna w Chicago. O tak? Ja nie wiedział. Toż ty od razu spokojnie się tam poleci. Tak, naturalna borowina z Polski już dostępna w Stanach Zjednoczonych. W wygodnych do użycia plastrach, gotowa do natychmiastowego użytku. Idealna na bóle reumatyczne, bóle mięśni, stawów, bóle pleców, barku, kolan czy nadgarstków. Pomocna w leczeniu rwy kulszowej. Borowina królewska to jedyna dostępna w USA borowina z Polski. Kupisz ją w polonijnych aptekach ziołowych i w sklepach KD Market. Więcej informacji na stronie borowinakrolewska.com. Mój długo, moje urodziny, ale w ogóle nie mam na nie ochoty. Dlaczego? Sama wiesz, sprzątanie, zakupy, a potem to całe gotowanie. To zadzwoń do Mantros Catering. Mantros? Tak, do sieci sklepów Mantros. To nie tylko nowoczesne supermarkety, ale teraz także profesjonalny catering na każdą okazję. Przekąski, obiady, słodkie stoły, wszystko na dowóz. A specjalne podgrzewacze utrzymują ciepło nawet przez parę godzin. Koniecznie musisz wypróbować. Mantros Catering. Telefon 773-628-7515. Zadzwoń, z nami zabawa. Ma smak. Czujesz, że twój stary cię ani grzeje, ani chłodzi? Wymień go. Hurtowa sprzedaż pieców i bojlerów 24 Heating and Cooling. Sprawdź inne super promocje. Dzwoń 708-229-2293. Halo. Marek Tylka. Witam. Witaj Marku, nie pierwszy i nie ostatni raz w programie Radia na Góralską Nutę. Jako się tam os? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dzień dobry. Witaj, zapowiedz mi, jak tam mijo, bo rok 2022 ma się ku końcowi, Marek, tylko Cliffside Resorts in Wisconsin Dells, Dalton Lake. Miejsce najbardziej znane dla osyczki goroli, ale też nie ino, bo dość dużo też tak zwanych ceprów się zjeżdża do dowoz. Jako się moc, jakbyś podsumował ten rok 2022? Dobrze, dobrze. Co rok to więcej ludzi przyjeżdża. Grupów, to się walczą na otwarty weekend, każdy ma swoje święto, co by chciał przyjechać i odpocząć z tego Chicago i z tego COVID-u, co podobno jeszcze jest, nie wiem, co tam na dzienniku mówią teraz w Chicago, ale tak to podobno, że wszystko się wróciło na normę, nie? No tak, gadają, że podobno się wszystko wróciło na normę. A powiedz mi, jak się rodzice mają? Jak tam zdrowecko? Dobrze. Chwała Bogu, wszyscy zdrowi. W rodzinie i rodzice. A ty dalej gonisz i bo chcesz ogarnąć cały biznes? Pomału, to tak troszkę zwolnię, ale tak. Tak teraz kiedyś śnieg dostaliśmy piersi, taki mokry, to tak, że na narty nie wiem, czy będzie dobry, ale temperatura jeszcze nie taka, co ma być. Jezioro nie całkowicie zamarznięte, ale troszkę lód. Nie jeździł na nim jeszcze, ale mam nadzieję, że do stycznia, albo do koniec stycznia, jak nasi hokeiści przyjadą, to będzie gotowe. Marku, do Sylwestra zostało niecałe 3 tygodnie. Powiedz mi, słynny Sylwester u tylko w Wisconsin, nie jest to wykwintna sala bankietowa, ale jest taka fajna, rodzinno-swojska atmosfera. Gadałeś, że nie będzie zrobił takiego wielkiego Sylwestra, znaczy w takiej przenośni wielkiego Sylwestra, ale jednak coś się coraz więcej do tobie ludzi wybiera. No i jako to chcesz to ogarnąć? Jak coś to nagle się plany zmieniły? Trzeba czekać w kolejce. Tak jak ludzie wracają się z Polski przez lotnisko przy bramce, to trzeba czekać. Bo dużo miejsca nie mamy tu. Jeden godał, że nie bój się tam, nasze będą na kolanach siedzieć, nie? No to jakby się wszyscy zmieścili, coś ich zjeść i jeszcze za to nic idzie, to tak, że małe miejsc konkretnie trzeba rozbudować. Bo nie wiem, czy się pomieścimy za parę lat. No, pola moc jest krapkę w oku, bo tam wiemy, że tam ta fajna polanka jest, że ty jesteś w młodym wieku, to jest łagarnie, jest to wszystko inne. Słuchajcie, to jest ciężko z tymi ludziami, ale do serada moc wprawę, od dziecka jesteś w tym biznesie. Powiedz mi, Marek, bo okazuje się jednak, że organizujesz tego Sylwestra, ale mają się jeszcze ludzie coś, jak to się mówi, pukać, dowoz na dźwierzak, coś i może jeszcze wolne, czy to raczej te rodziny, które się zarezerwowały ten pobyt u tobie, to dla nich ma te miejsca. No, jak to wyglądało od tej strony logistycznej? W tym roku
to jak dowiedział się konkretnie, że robimy Sylwester, to i na cztery telefony zadzwonił do osób i zabrali 90% pokoju. To tak, że w tej chwili całkiem sobie ktoś ich coś odmówił, ale nikt ostatni miesiąc nikt nie odmówił, bo i no dokładają. Czy jeszcze można dołożyć, po sąsiadka przyjeżdża z mężem, albo koleżanka, albo to, ale to jest trudno, bo nie ma dużo miejsc. Nie? Niektóre sale to tam ile 100 ludzi chodzi, a my nawet nie jesteśmy blisko 100. To tak, że... No chyba, żebyś, Marku, ja... chyba żebyś zrobił jakiś namiot podgrzewany na polu, to by ci wesło nawet i z 500 ludzi, ale ty nie chcesz się w takie rzeczy bawić, prawda? Bo miejsce jest. Albo... No, miejsce jest, ale brakło chyba gorzej, co by wszyscy zostali ciepło. Powiem ci, że ten 2021 przywitaliśmy UWOS. Tam bardzo mocno wspominam, bo do dziś dnia wspominam ten 2021, bo był taki no fajnie zakrapiany i fajna atmosfera i w ogóle rewelacyjnie się to przygotowali i atrakcje i Cascade Mountains i tam Devil's Head, to blisko Kołowoz, tak na te narty się można wybrać. To wiadomo, że jeżeli ktokolwiek się jeszcze załapie na tego Sylwestra Dowos, to tak zwany good luck, ale zawsze jest jakoś to jest w tyśniu można podjechać do was, bo te weekendy tak troszeczkę są zapakowane, co? Tak, po świętach to tam jeszcze są parę miejsc, ale tak jak ludzie planują i wszystkim tłumaczą, sobie pierwsze zarezerwować miejsce na narty, bo narty teraz trzeba zamawiać, rezerwacje nie, sobie bilety były, bo nie kupić przy bramce, wtedy można rezerwację u nas zrobić, bo tak, że zrobić rezerwację tu u nas do hotelu, ale nie masz dostęp na narty. To pierwsze popatrzeć na narty, zrobić rezerwację i wtedy pokój rezerwację robić. Ale to chcesz powiedzieć, że oni mają ciągle restrykcje covidowe, czy po prostu nie chcą liczebnie przemocyć te wszystkie sztoki narciarskie? Ja bym powiedział, połowę z tego, połowę nie mają dość pracowników. Druga rzecz to muszą utrzymywać śnieg. Nie teraz jak dzisiaj teraz był... Nie dzisiaj, bo kiedyś jak śnieg był, no to akurat było ciepło, to taki mokry śnieg. Oni robią, ale temperatura musi być i dzisiaj nawet jest, bo troszkę tak za ciepło. To tak, że im się nie opłacało śnieg robić, to na mokrym śniegu by jeździli. To mu mówię, że tak, koło Sylwester, po świąt, styczeń, luty, nawet początek marzec, to jeszcze się uda pojeździć. Także zdecydowanie rekomenduję najpierw sprawdzić, czy są wolne miejsca na wyciągach, a potem już tak. Dzwonić do Tobie, czy coś jeszcze wolnego jest. Także Marek, tak. A powiedz mi, bo jeszcze mieliśmy też przedyskutować dość fajny temat, który obocem, jak byliśmy, może ze 3 roki temu z ministrantami, jeszcze z księdzem Lesławem, UWOS Utylków i tam pojechaliśmy na taki fajny kulik. To tak niedaleko w sumie Łedwos, ale tak, co prawda, nie byliśmy soniami, bo tego śniegu, choć było to dość krapkę, ale oni nos takim wozem wieźli przez polane, tam było ognisko, można sobie było przygotować coś do jedzenia i wiem, że ta pani strasznie chciała, żeby dotrzeć do Podhalan, do Polonii, żeby takie właśnie te takie kuligi u niej tam organizować, takie fajne w plenerze. Ale to co? Tam się nie ma kazać, trzeba pasowało, żeby przyjechać do tobie i potem od tobie tam akcji. Jakbyś ty to logistycznie opowiedział i co byś w ogóle chciał na ten temat jeszcze ty od sobie powiedzieć? Jakie masz doświadczenia? To miejscowość się nazywa Red Ridge Ranch i to jest tam w Mostyn, od nas tak z 25 minut, wyskok 69. Jest dobrze, że jest na północ, bo tam troszkę zimniej, może więcej śniega będą mieć. A tam gazduje taka pani Cindy, ona jest taka NASA gazdowa baba, co ponad 200 kuń ma, nawet tam jak poprosicie przed czasem, to spróbuję, jest te kumoterki, słożyć do was, jakby ktoś ich chciał na nartach albo na desce przejechać, ale tam w Łodzi, to tak fajnie nasianie tam z dzieciami, to tak może 16-18 osób, 20 minut w jedną stronę, 10 minut odpoczynek i 20 minut z powrotem przez las i przez polane. No i jak umiecie śpiewać i macie dobryk, no to można jeszcze pośpiewać na tych wozach, wypić se tam i z powrotem, a tam się nie kończy, bo zawsze ognisko mają, to tam se kiełbasę można upiec, coś ich zjeść, jeszcze posiedzieć na chwilę. No i potem się wracać, ale godom no lepiej, że to jest przed czasem zamówić, to tak, że jak chcecie, to możecie iść na stronę Red Ridge Ranch i zadzwonić i porozmawiać z gaździną tam Cindy,
tu nam powie, czy jest coś wolne, czy nie. Nasze goście zawsze lubią w niedzielę, po kościele przyjdą, przedłużymy im pokoje, co by mogli jeszcze tam wleźć, no i się przebrać na te sąki. No i potem po tych sąkach wracać się do chałupy. To także albo na narty jeszcze raz przed tym, na ekspresową do domu. Także Marku, jakby ktoś chciał taką atrakcję przeżyć, a to jest naprawdę fajne, bo i owocem doświadczenia swoje i to naprawdę takie miłe wspomnienia, to ty jesteś w stanie tak pomóc to zaaranżować, jeżeli ktoś by, powiedzmy, dostał u tobie pokój i ty jakoś tam pomożesz to wszystko zorganizować? Jakby była dość duża grupa i wypadł dobry dzień, to także mogę mi zadzwonić, poprosić, by mogła jeszcze zmieścić jeszcze jedną grupę małą czy dużą, no to wtedy można jeszcze ogarnąć. A tak to ona już, dużo ludzi przyjeżdża tam ze Chicago i próbują zarezerwować, nie? Po to w sobotę i w niedzielę przewozi. Fajnie. Także ten czas taki zimowy można cudownie spędzić się. Ładno ze Sautu, Burbank, Bridgeview, to jest 3,5 godziny do tylko, jak nie ma trafiku. Sprytnie, zgrabnie i sykownie się koło Kalahari się zjeżdżą do nich. Także potem już może są z 8 minut, 6 minut może dowoz do chałupy. Marek Tylka, Cliffside Resort w Wisconsin Dells, ale dokładnie tutaj Dalton Lake. Marku, kogo chcesz pozdrowić w to niedzielne popołudnie i komu chcesz przekazać? Co byś chciał jeszcze powiedzieć? Chciałbym wszystkich pozdrowić, wesołych świąt, wszystkiego dobrego i co byśmy się widzieli w roku 2023. I nie zapomnijcie o nas, przyjdźcie na narty, trzeba odpocząć, bo czas jest krótki i wspomnąć te czasy, co my razem mieli i co będziemy mieć. My serdecznie pozdrawiamy twoich rodziców, panią Anielkę i Władysława Tylków z Wisconsin Dells, tobie Marku, siły do każdej zęby, bo musi złagarnąć osyczko i głonis. Jak to się go do rano troszeczkę pośpis, ale potem cały dzień i całą noc przed tobą, bo łagarny jest to w tym takim zupełnym słowa znaczeniu, że takim wielkim gazdą jesteś. Rodzice są już w takim podeszłym wieku i przekazali ci tą wielką gazdówkę na twoje ręce, no i dobrze się sprawuje na tym stanowisku, no i zadowolos i syćka są, jak to się go to, usatysfakcjonowani. Łodźkie tam okcepry się tam, co powiedzmy, jakieś pane spoza granic Polski się buntują za trochę, było głośno za dużo śpiewu, ale nie znają tej naszej góralskiej kultury. Ale to jak tu gadają, że to też trzeba do tego mieć cierpliwość i tą cierpliwość te posiadasz. No to nie piją na sam gorzo, ale nie wiedzą to. Szanowni Państwo, Marek Tylka z Wisconsin Dells. Jeżeli jakiekolwiek, Marku, ktokolwiek by się chciał jeszcze załapać na tego Sylwestra, pod jaki numer telefonu ma odzwonić, o kogo się pytać? Do hotelu 608-254-8521. Tam mama pani Aniela. Może ja odbieram, może nawet tata. Ale tak to w tej chwili jest zabukowane. Może się uda, może się nie. Ale tak, to wesołych świąt wszystkim, szczęśliwego nowego roku i do zobaczenia. Do zobaczenia dla słuchaczy radia na Góralską Nutę. Marek Tylka, Marku, Bóg zapłódź, do zobaczenia pod koniec miesiąca. Będziemy witać 2023 w UWOS. Mam nadzieję, że będzie ten rok dużo lepszy, szczęśliwszy ten, jako ten, co był. Pozdrawiam cię serdecznie, trzymaj się, cześć! No, Bóg zapłódź. No to co? Zawołamy ten śnieg? Niech te sanie popłyną w białej łotulinie, tak jak to powinno być. Ciągną sanie, góralskie koniki. Ej, jadą w saniach panny, przy nich janosiki. Ej, jadą w saniach panny, przy nich janosiki. Coraz który krzyknie, nie wiadomo na co. Ej, echo odpowiada, bo mu za to płacą. Ej, echo odpowiada, bo mu za to płacą. Z podkopy lecą schy, hej, lecą schy. Z
zmarznięta ziemia drży, ej, ziemia drży. Dziewczyna tuli się, ej, tuli się. Z kopyta kulik wie, ej, kulik wie. Patrz, gwiazdy świecą w domach, nisko na dnie. Z kopyta kulik wie, z kopyta kulik wie. Z kopyta kulik wie, z kopyta kulik wie. Pędzi, pędzi kuli, niczym błyskawica, hej, porwali te panny prosto od kmicica. Hej, porwali te panny prosto od kmicica. Zbójnik od kmicica, zbójnik szarooki. Hej, z wierzchu baranica, a pod spodem smoki. Hej, z wierzchu baranica, a pod spodem smoki. Właściciele Shop'n Safe Market, państwo Ewa i Cezary Jakubowski, serdecznie dziękują wszystkim swoim klientom za zaufanie i pomoc we wspólnej budowie sukcesu największej sieci supermarketów polskich właścicieli. Spotkajmy się w Shop'n Safe Market, shopandsafemarket.com. Witam państwa. Mam na imię Joanna Luty i jestem doktorem okulistą. Zapraszam państwa do naszej nowo otwartej kliniki, która znajduje się w Palos Heights przy adresie 12131 South Harlem. Oferujemy nie tylko badania wzroku dla dzieci i dorosłych, ale również szeroką gamę wyboru ramek i szkieł kontaktowych. Zajmujemy się leczeniem jaskry, zaćmy i innych schorzeń układu wzrokowego. Dla dzieci oferujemy terapię wzrokową i kontrolę krótkowzroczności. Przyjmujemy różne ubezpieczenia. Po więcej informacji prosimy o telefon 708-550-2020. Jeszcze raz 708-550-2020. Dziękuję i do zobaczenia. JW Menswear w Burbank, Tuxedo. Eleganckie garnitury, najmodniejsze koszule i dodatki na komunię, prom czy ślub. Przymiarki na miejscu. Pan Józef, właściciel jedynej polskiej wypożyczalni Tuxedo, serdecznie zaprasza. 6810 West 87 w Burbank. Zalotne spojrzenie, nowa sukienka. Czy to wystarczy, żeby go oczarować? Potrzebujesz czegoś wyjątkowego? Kliniki dentystyczne LeMond Dental Clinic w LeMond oraz Gentle Touch Dentistry w Palos Hills zapewnią Tobie zniewalający uśmiech i wspaniałe samopoczucie. Doświadczeni dentyści i specjaliści doradzą w każdej sytuacji. Dzwoń 630-914-1500 lub w internecie polskidentysta.net. Doktor Beata Dederowska serdecznie zaprasza. Tą melodię poznajecie, ale jeszcze się nie zegną z wami, bo przed wami jest bardzo długa rozmowa. Rafał Porzeziński i Grzegorz Górny w rozmowie z Marysią Krzeptowską-Giewont. To też już jest na YouTubie, jakbyście chcieli to posłuchać to i pooglądać. Wojciech Dorula, wchodzicie na YouTube Wojciech Dorula, no i słuchacie właśnie tamok tego wydarzenia. A poza tym jest co? A serdeczne pozdrowienia kieruję dla Marysi Czarneckiej, która obchodziła swoje urodziny. Marysiu, happy birthday! Pozdrawiamy też Krzysia, twojego męża i całą rodzinkę.
Tak jest, myślę. Aha, po TSC zaprezentuję wam trochę zdjęć i filmów z Coreńskiego Opłatka, Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredowej, Kany. Właściwie dużo tych relacji było nazywu. Tak naprawdę powiem wam, że tak przygotowane na bardzo wysokim poziomie. Jest teraz wielkie słowa i podziękowania kierujemy do Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredowej za tą naprawdę serdeczną gościnność. Tu telo. Na razie trzymajcie się, cześć. Program dla was przygotował i realizował Wojciech Dorula. Zostańcie z Panem Bogiem. Ale jest może trochę łośniegu, śniegu, bo nam tego cza, no już chyba czas ku temu, także przełączamy się na melodię ze śniegiem. Kiedy pada śnieg, 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 miliony serc, mój radosny śpiew grzeje jak piec, mój radosny śpiew wyzwala śmiech. Kiedy pada śnieg, 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 kiedy pada śnieg, 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 kiedy pada śnieg, to nawet stróż tę radosną pieśń powtarza już, tę radosną pieśń na ustach mieć. Kiedy pada śnieg, 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 kiedy pada śnieg, 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 kiedy pada. Ciężka jest praca stróża, gdy śnieżek pruszy, lecz nie bądź smutny stróżu, gdyż choć pensja jest nieduża, do góry uszy, poniżu zawsze idzie wyż. Śnieg, śnieg, kiedy pada śnieg, 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 kiedy pada śnieg, to nawet mi ciepło w nogi jest, choć mróz skrzypi. Ciepło w nogi jest, bo wiosnka ta wszystkich rozgrzewa. Śnieg, śnieg, kiedy pada śnieg, 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 ciepło w nogi jest, bo wiosnka ta wszystkich rozgrzewa. Dziś ograły! I jest wesoło! Hej! To mi się podoba! To mi się Radio podoba! Radio Chicago! Na góralską nuty! Niech ze nam trochę jeszcze przygrają, będzie fajnie, dobrze, tak co? Witaczką! Mikołaja. Jak sami słyszycie, nie jesteśmy sami. Jest dość dużo ludzi u nas w studiu, studiu Radia na Góralską Nutę, ale w tym momencie oddaję głos naszej Marysi Krzeptowskiej Giewont, bo przecież łona tych zacnych gości nam do studia Radia na Góralską Nutę zaprosiła. Witam was niezmiernie, witajcie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! I jego mateńka na wieki wieków, amen! Witamy się ze wszystkimi słuchaczami tego radia i witamy się z Państwem, którzyście przyszli tam do naszego radia. Witaj, Maryniu. A zaraz przedstawię, kto do nas dzisiaj zawitał. A więc jest to pan Rafał Porzeziński, mąż i ojciec, dziennikarz, autor programu Ocaleni w programie TVP1 i radiowej jedynce, trener terapii uzależnień, wydawca filmów, audiobooków i książek o rozwoju osobistym, wychodzeniu z uzależnień i trwaniu w trzeźwości. Witamy cię bardzo serdecznie. To ja was witam i ogromnie się cieszę, że mogę być w radiu, w którym bije biało-czerwone serce, także cieszę się, że jesteś. A góralskie serca. Góralskie nasze tak. Serce. Naszym drugim gościem jest pan redaktor i dziennikarz, autor wielu publikacji książkowych, felietonista, reżyser filmów dokumentalnych. Dodał mi jeszcze, że w USA wydał 8 książek pan Grzegorz Górny. Witamy bardzo serdecznie. Witam serdecznie. A w ogóle napisał dziesiątki książek, tak. Ale tylko 8 przetłumaczono na angielski. Jeśli ktoś chce tłumaczyć kolejne, tak. Bardzo zachęcamy. Ale najbardziej jestem dumny z mojej piątki dzieci. O, tak. Szacun. Z jedną żoną. To jest cudowna sprawa. Z tego co widzę, to będzie bardzo wesoło i będziemy mieć o czym pouchwalować po góralsku, pogadać może skąd panowie są.
Bardzo chętnie się przedstawię także z pochodzenia. Po kądzieli jestem z Warszawy od przynajmniej 9 pokoleń, jak tak sięgamy. Natomiast tata jest z Podlasia, z Podlasia w zasadzie, bo to Białostoczczyzna i bardzo kocham tamte ziemię. Niemniej no, Warszawa jest tym miejscem, z którym związany jestem najbardziej. Kocham to miasto. Nasi by powiedzieli, że to taki Gorol niskopienny. No bardzo nisko. Znaczy w Warszawie jest sporo szczytów, ale przede wszystkim szczyt bohaterstwa, czyli ten rok 44, który pokazał, że tego miasta nie da się pokonać. Nawet jak się je zburzy do imentu, to ono powstanie z martwych. Takie prawdziwe zmartwychwstanie. To jest nasza Warszawa, którą no bardzo kocham. To jest i ciekawi ludzie. Ja myślę, że ten taki klimat tworzą tak samo ludzie. Ale może też jeszcze pan Grzegorz, dwa słowa o sobie? Ja urodziłem się we Wrocławiu, ale dlatego, że mój dziadek uciekł na ziemię, odzyskane ziemie zachodnie, dlatego, że był poszukiwany, w Armii Krajowej działał, no i musiał się ukrywać po wojnie. Drugi dziadek z kolei był wywieziony na roboty do Niemiec. No i też po wojnie się znalazł jakiś czas też na tych ziemiach odzyskanych. No więc taka jest kolej rzeczy u nas w rodzinie. To jak już o dziadkach jest, to też powiem, że Stanisław Kowalczyk to jest człowiek, który począł mojego tatę. Nie nosimy jego nazwiska. Dlatego, że był no, tak zwanym żołnierzem wyklętym, zamordowany na Rakowieckiej, zamęczony, zakatowany. Był w takim oddziale Kmiołka, Jana Kmiołka i no, zapłacił za to, że ukochał ojczyznę najwyższą cenę. Życiem. No więc może zapytajmy też, jak to się wydarzyło, jesteście z nami. Tu w Stanach Zjednoczonych jesteście z nami. No dlaczego? I odprawiacie... Skąd się tu wzięliśmy? Tak. To ja zacznę, bo Rafał Kawalec, który założył tutaj przed laty z Bogdanem Ogórkiem i z Januszem Olechno taką grupę Jana Pawła II. Od lat darzy nas przyjaźnią i staramy się wymyślać co roku jakieś fajne eventy, którymi będzie można ubogacić mieszkańców Chicago. Także przez te lata 9, jak się znamy, to pewnie z 8 razy tutaj byłem, by próbować coś ciekawego dać osobom, które czują ciągle jeszcze te polski rytm serca. No tym razem przyjechaliśmy naprawdę w składzie wybornym, bo Grzegorz Górny to jest postać, która dla zarówno kultury, ale na pewno publicystyki polskiej jest kimś niezmiernie istotnym, więc mega się cieszę, że mogliśmy razem przyjechać. Przyjechał też z nami ksiądz Maliński, taki duszpasterz wrocławski, który też jest niezmiernie charyzmatyczną osobą, a przyjechaliśmy po to, by opowiadać trochę o cudach, a trochę o tym, że warto kochać i warto siebie poznać, nie? Że człowiek to jest istota nieskończona, w ciągłym rozwoju i żeby ona się rozwijała, no to trzeba tam po prostu podsypać troszeczkę tego paliwa. No i przyjechaliśmy z tym paliwem, myślę, nie? No świetne to paliwo, bo właśnie byłam na górce, bo tak nazywamy cystersu, bo tak, cystersu. My też tak samo nazywamy. Też na górce? Na górce, tak. U Michała. U Michała, dokładnie tak, bo wiem, że przebywaliście dość często w Lombard i tak dalej, tam byliście zapraszani. A na Andrzeja południu też lubimy pobywać, być, bo tam rzeczywiście sporo jest Polaków. Tak, sporo Polaków, ale akurat taki specyficzny, to jak ktoś chce na południe, na south, jak to mówią do nas, to na Góralowo, że jadą. Bo śpiewał o was Kazik, nie wiem czy wiecie. Śpiewał, zabłądziłem kiedyś na saucie w Chicago, miałem serce w przełyku, lecz nic mi się nie stało. Bo tutaj jest bezpiecznie, dlatego że są nasi, nie? Są górale. No. Oni często mylą to południe Chicago, oni myślą, że to, tak, to typowe południe, to jesteśmy zgadzam się. Southwest i tu jest bezpieczniej. Bo tak. Często jak też rozmawiam z ludźmi, to are you from the south side Chicago? Pyta się, czy jest tego bezpiecznego? Tak. Ja mówię, mówię, don't worry, myśmy są z tego bezpiecznego południa Chicago. No. Może zapytam Rafała, no byłam na tych rekolekcjach i bardzo, bardzo akcentowałeś mąż i ojciec. Nic o tym nie mówiłem, co mówiłeś, ty opowiadasz? Ale mówiłeś, jak się przedstawiałeś, mówiłeś mąż i ojciec. O tobie, tak. Mówiłem nie, o Grzesiu. Nie, o sobie też, mąż i ojciec. Więc moje pytanie jest takie, jeżeli mąż i ojciec, mężczyzna zwraca na to uwagę, to
ci mężczyźni są jakoś inni niż tych, którzy nie mają rodziny? Słuchaj, czy... moim zdaniem w ogóle małżeństwo to rzecz poważna. Tak. Bardzo trudna. Myślę, że dużo trudniej być dobrym mężem niż dobrym ojcem. Tak osobiście uważam. Dlatego, że zwłaszcza jeżeli jesteś aktywny i masz dużo obowiązków zawodowych, to łatwo ci uwierzyć, że to jest sensem twojego życia. I stracić z oczu te potrzeby, które ta najważniejsza dla ciebie osoba ma. Czyli uczynić samotną własną żonę, będąc jednocześnie w przekonaniu, że jest się dobrym mężem, jest bardzo łatwo. I na pewno nie jestem tutaj wyjątkiem, jeśli chodzi o zaniedbania pod tym względem. Więc z wielką też skruchą chcę powiedzieć, że wpatrzenie i kochanie własnej żony to jest najlepszy sposób na dobre wychowywanie dzieci. Bo zbudować relacje z dziećmi jest łatwiej, bo one mają swoje światy, dziesiątki różnych aktywności. Natomiast spełnić się jako mąż, który może nie to, że zgaduje wszystko, co żona pragnie, bo to nie sposób odgadnąć was. Jesteście tak złożone, skomplikowane, niedoścignione dla nas, ale nie poprzestać na takim samozadowoleniu, że oto przyniosłem worek talarów co miesiąc do domu, więc jestem spoko. Oczywiście, że nie jestem. To nie o to chodzi. Nie tylko o to chodzi. Oczywiście jesteśmy teraz w takiej spirali kredytowo, no życia ponad stan, nie oszukujmy się, tu w Stanach to zawsze się żyło ponad stany, ale u nas też niestety ta choroba chwyciła nas za gardło i to generuje pracoholizm, brak czasu na to, żeby pobyć ze sobą. Mhm. Już nie mówiąc o tym, że wkroczyły w nasze życie, jak wszyscy doskonale wiemy, smartfony, telefony komórkowe, które odbierają ogromną część uwagi. Ile minut dziennie patrzycie w smartfon, a ile minut dziennie patrzycie w oczy swoich żon. Ta dysproporcja jest przerażająca. A przecież deklarujecie miłość do żona, nie do smartfonów. Mhm. Nie? A jednak no jest... Nie, na pewno nie jestem wzorem w tym względzie, ale mówię o tym z wielką pokorą, że bycie dobrym mężem to jest naprawdę coś... No to są szczyty. To rysy przy tym to są takie maleńkie. Takie maleńkie. No ale jeżeli człowiek zobowiązał się do sakramentu, to ten człowiek ma więcej cierpliwości w życiu? Czy może właśnie ten sakrament zobowiązuje do tego, że jest... oprócz tego, że coś się kocha, ale jako człowiek, czy wtedy jest więcej cierpliwy, tolerancyjny, może jest mniejsze ego? Grześ, jest dobry w tym temacie. Grześ. No ja bym powtórzył słowa Adama Mickiewicza, że trudniej dzień dobrze przeżyć niż księgę napisać. I rzeczywiście podpisuję się też pod tymi słowami Rafała ze skruchą, że bardzo trudno jest być dobrym mężem, także ojcem, ale chyba mężem rzeczywiście trudniej. No chociaż ten geniusz kobiecy to jest coś najpiękniejszego, co my mężczyźni dostajemy na tym świecie. Nie chciałbym być kobietą, bo musiałbym żyć z mężczyzną, to straszne musi być. Natomiast rzeczywiście dzisiaj jest taki też wielki problem z wychowaniem dzieci. Bardzo dużo. Dlatego, że no moim zdaniem 2012 rok to jest taka cezura, kiedy pojawiają się smartfony i następuje takie zerwanie kodu kulturowego. Ja na przykład widzę taką różnicę dzieci, które urodziły się w latach 90. i te, które w 2000, że to jest takie przełamanie bardzo widoczne, jeżeli chodzi o sposób percepcji świata. Uczestnictwo w takim szerszym kodzie kulturowym. Też pewien przekaz międzypokoleniowy. To wszystko się w tym momencie jakoś zmieniło właśnie dlatego, że te dzieci, teraz młodzież, zaczyna żyć w tych bańkach medialnych. Ja pamiętam, jak prowadziłem jakieś wykłady 20 lat temu, to podawałem takie dane, że dzisiaj, że młodzież spędza 40 godzin tygodniowo przed ekranem telewizora i komputera. Mhm, 20 lat temu. A dzisiaj spędza wszystkie, dlatego że kładzie się spać ze smartfonem, budzi się ze smartfonem i albo jest cały czas online, albo na stand-by'u. Mhm. A na dodatek
młodzież przestała już być tylko odbiorcą, a stała się też nadawcą, bo te media społecznościowe wymuszają aktywność. I też problem polega na tym, że te zmiany dzieją się tak szybko i to we wszystkich dziedzinach. Czego się nie dotkniemy, to dzieje się tak szybko, że już nikt nie jest w stanie to ogarnąć, tego ogarnąć. Nie jest... Miesiąc, dwie epoki, nie? To tak. Po prostu... tak, że teraz pokolenia, kiedyś mówiono, że pokolenie 120 lat, teraz się może co parę lat nowe pokolenie. I teraz, no, kto jest w stanie to wszystko jakoś ogarnąć? I okazuje się, że nasza świadomość prawna, kulturowa nie nadąża za tymi przemianami technologicznymi, które wymuszają kolejne zmiany. I na przykład profesor Andrzej Zybertowicz kiedyś rzucił takie hasło, no dosyć utopijne, bo chyba nie do zrealizowania, żebyśmy dali sobie memorandum na postęp, żebyśmy nagle wstrzymali rozwój, żebyśmy się wszyscy zatrzymali jako cywilizacja, przestali jakieś nowe wynalazki tworzyć, się zatrzymali, żeby to wszystko przemyśleć, gdzie my jesteśmy, dokąd my biegniemy, o co chodzi. No ale moim zdaniem się nie da i chodzi o to, że nikt nie ma jakby recepty na to, co się dzieje, na przykład z młodzieżą, bo ani rodzina, ani kościół, ani szkoła, ani państwo. Nie jest dość atrakcyjne. Nie, po prostu nikt nie jest w stanie tego wszystkiego ogarnąć umysłowo, bo jest zbyt dużo, zbyt wiele rzeczy naraz, zbyt szybko się dzieje. Dlaczego mówię mąż i ojciec? Bo bardzo często spotkałam się teraz z młodymi ludźmi, którzy mówią, że chcą zostać singlami, bo się boją małżeństwa, bo boją się odpowiedzialności, boją się potomstwa, bo nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić. To świadczy dosyć dobrze o ich takiej świadomości. Bo ja myślę, że ogromna część małżeństw jest zawierana przez osoby, które nie mają bladego pojęcia, co ślubują. Bo jak Państwo pamiętają, przysięga małżeńska zaczyna się od słów ja i tu pada nasze imię. Bardzo często ten, który ślubuje, nie ma bladego pojęcia w ogóle, kim jest. Czyli nie ma żadnej świadomości, jak bardzo jest nie gotów do tego zadania, które przed nim. Oczywiście daleki jestem od tego, żeby straszyć przed małżeństwem, ale ta świadomość, o której pani mówi, że to nie dla mnie, boję się odpowiedzialności, jest naturalna. No, nikt z nas nie był gotowy do tego, żeby zostać mężem czy rodzicem w momencie, kiedy zostawał mężem czy rodzicem. Nie sądzę, żeby ktoś był na to gotowy. Natomiast ta wiedza o tym, że jestem ograniczony i słaby, jest nieodzowna. Dziś myślę, że głównym problemem mężczyzn zwłaszcza jest to, że są potwornie niemęscy, że uwierzyli w to, że to nie o to chodzi, żeby być silnym, że to jest coś złego w ogóle, nie? Że raczej być trzeba takim miękkim. No i ogromna też, myślę, rola w tym matek, żeby wypuściły tych swoich synów, odcięły pępowinę, tak, nie podcierały noska i czegoś tam jeszcze 40-letnim swoim synkom, bo przecież sobie nie da chłopczyk rady. To dojrzewanie następuje znacznie później, bo z jednej strony jest to, co Grzegorz mówił, że właściwie cały świat leży przed tobą otworem i nie potrzebujesz żadnego naprawdę autorytetu, bo masz swojego wujka Google czy jakiegoś innego i wszystko wiesz. W ciągu 5 sekund masz czynny smartfon z Wi-Fi i wtedy... Po co ci jakiś mądry dorosły, który był dotychczas przewodnikiem i kimś, od kogo brałeś wzorce. Natomiast ten lęk przed odpowiedzialnością, ja go rozumiem doskonale, bo jeżeli nie jesteś w stanie nad własnymi popędami zapanować, jeżeli postrzegasz wolność jako to sławne rób ta, co chce ta, no to nie daj Panie Boże, bo to oznacza, że nie masz bladego pojęcia, czym jest wolność. Ten zatrzymanie się w każdej sytuacji, by móc wybrać dobro, to jest właśnie wolność człowiecza. Robienie tego, co chce, to jest wolność, ale świni, krowy, psa, osła ewentualnie, na pewno nie człowieka, więc jakoś rozumiem ten lęk. Oczywiście on też jest podszyty wygodnictwem, no bo raczej człowiek jest skłonny do tego, żeby robić to, co przyjemne, to, co wygodne i to, co łatwe, niż przełamywać siebie, ale no, wzrostu przy tym nie ma. No, rzadko kiedy to, co łatwe, jest też dobre. No, oczywiście zdarzają się takie sytuacje, ale na pewno nie w większości. I to nic dziwnego. To jeszcze dodam, to co Rafał mówił o tym, że ludzie nie wiedzą, kim są, jakby nie mają świadomości tego swojego ja, to myślę, że to jest związane z szerszym problemem, bo generalnie człowiek w momencie dojrzewania stawia przed sobą dwa pytania. Kim jestem i po co żyję? Czyli pytanie o tożsamość
i sens i cel życia. I zawsze we wszystkich społeczeństwach, cywilizacjach świat dorosłych pomagał światu dzieci w odpowiedzi na to pytanie, bo odpowiedź na to pytanie wiązała się z dojrzewaniem, że przechodzimy z okresu dziecięctwa do okresu dorosłości i zawsze we wszystkich cywilizacjach były te ryty przejścia związane z obrzędami inicjacji. U prasłowian postrzyżyny, u Żydów bar mitzwa. Chrześcijanie też od początku mieli swoje sakramenty inicjacyjne, czyli chrzest i bierzmowanie, gdzie uzyskiwali właśnie odpowiedź na to pytanie, kim jestem i po co żyję. Mhm. Czyli chrześcijanie uzyskiwał odpowiedź, że jest dzieckiem Bożym, żyje po to, by żyć w miłości z Bogiem i innymi ludźmi. Natomiast dzisiaj jakby ten nasz świat, w którym żyjemy, nie ma tych obrzędów inicjacyjnych. Ludzie chcą być młodzi, cały czas jest taki pęd do młodości. To dzisiaj właśnie młodzi mówią starszym, jak oni mają myśleć, dyktują mody. Starsi chcą się odmładzać. Jakby nie ma jakiegoś dostojeństwa związanego ze starością. Ja pamiętam, że jak byłem na Kaukazie, to tam rozmawialiśmy z jakimiś tam tymi góralami kaukaskimi i oni w pewnym momencie tak mówią, a co wasi starcy na to? No, co w Polsce wasi starcy o tym powiedzą? Mhm. No to jest w ogóle pytanie. Któż by ich słuchał? Nie? To jest pytanie jakby, no, gdzie są ci nasi starcy, mędrcy, autorytety. I problem polega na tym, że niestety dzisiaj w związku z tym, że nie ma tej instytucji inicjacji, mamy całe pokolenia Piotrusiów Panów, czyli 60-letnich chłopczyków w trampkach, którzy mówią, że im głupiej, tym mądrzej. Posłuchajmy muzyki, żeby dać trochę odetchnąć, nie? To podasz mi to granatowe? Dzięki. To depres, nie? No, Bartek Koszarek, Rząs. Tak? Bartek tak. Koszarek, Rząs. Sobie kamerę. A brzmi jak kurczę ciupek. Jest nasz Bartek Koszarek. Taka wielka postać nasza. Podniebny szlak. Ten głos. Super. Kawę nocy czas. Głodze są gwiazdy. Bóg. Wytrzesać pyć. Wyrąbać las. Posłuchać swoich dróg, wytrzesać pyłć, wyrąbać las, posłuchać swoich dróg. Hej! Jakże nie. Właśnie, Marysiu, przede wszystkim jeszcze raz przedstawmy naszych szanownych, zacnych gości dzisiaj w studiu Radia na Góralską Nutę. No to właśnie mówię, pan Rafał Pogorzelski. Pogorzelski, ale to tak, wystarczy. Pogorzelski. I pan Grzegorz Górny. Witamy. Więc nasi jeszcze kłaniamy raz, się. Nasi a Bartek Koszarek nam zaśpiewał fajnie po góralsku. Tak, przepięknie. Od razu mi się Dziubek z Depres przypomniał, bo to jest podobna nuta i podobny nastrój. Fajnie, w ogóle dobrze nam tu. Rafał, wolny człowiek to jaki człowiek? No ten, który w każdej sytuacji swojego życia, nawet bardzo opresyjnej, takiej, która skłania do tego, by popełniać błędy, jest w stanie wybrać dobro. To jest wolny człowiek. Najlepszym przykładem wolności do granic był Maksymilian Kolbe, który, patrzcie, miał wszystkiego, został pozbawiony. Imienia, numer mu wytatuowali, sukni zakonnej, założyli jakiś hałat zawszony w biało-niebieskie paski, ogolili brodę i włosy, zabronili sprawować sakramentów. Czy przez to stracił wolność? Nie. Do końca pozostał wolny i świadom tego, że może wybrać miłość w każdej sytuacji życia, aż po śmierć. Kocia więc, też. Więc oczywiście, ale więc to jest ta wolność. No, na pewno to nie jest robienie tego, co chcę, bo ja zwykle chcę odpocząć, zrelaksować się, zrobić sobie coś przyjemnego, nie zawsze godziwego. I uleganie temu bardzo szybko czyni nas z ludzi używających w ludzi nadużywających, czyli zniewolonych. Tym się zająłeś. Tak. Tym się zająłeś. Świetne te programy, które robisz, są bardzo potrzebne, bo dziękuję. Myślę, że przestrzeń publiczną, że tak powiem,
zawłaszczyła sobie politykę. A ja myślę, to co się dzieje w nas i to, z czym mamy się uganiać, że tak powiem, żeby stanąć do pionu, to jest właśnie to, o czym mówi, żeby wyjść z tych uzależnień. Te uzależnienia są różne. Bardzo. Współczesne, bardzo różne, o czym opowiadałeś. Od wszystkiego człowiek jest w stanie się uzależnić, nawet od łowienia ryb. Generalnie chodzi o to, żebyśmy mieli w sobie taką gotowość do tego, by rezygnować z tego, czego pragniemy, jeżeli większe dobro tego wymaga. Natomiast rzeczywiście zostałem trochę dlatego trenerem terapii uzależnień, że sam pokonałem nauk, nie sam oczywiście, tylko z pomocą Pana Boga i wspólnoty AHA, nauk uzależnienia od hazardu. Byłem przez wiele lat niewolnikiem tego nałogu, właściwie obsesyjnie. Albo myślałem, albo grałem, albo zdobywałem pieniądze na grę i to było główne moje zajęcie, mimo że równocześnie studiowałem, pracowałem w radiach różnych. Wygrywałeś? Nawet jeżeli wygrasz, to tylko jest na twoją zgubę, dlatego że każda wygrana jest tylko po to, żeby przynieść jeszcze większy bakszysz temu potworowi, jakim jest kasyno. Wygrywa tylko kasyno. Czy mam dla państwa zupełnie za darmo informację, jak wyjść z małą fortuną z kasyna. Jeżeli chcą państwo, to teraz właśnie tu w radiu na Góralską Nutę zupełnie za darmo daję podpowiedź, jak wyjść z małą fortuną z kasyna. Trzeba przynieść do kasyna dużą fortunę i dosyć szybko wyjść, zanim zdążysz wszystko przegrać. Wówczas wychodzisz z małą fortuną. Nie ma innego sposobu, nie ma innego sposobu na zdobycie fortuny w kasynie, ale powiem wam, że hazardzista uzależniony głęboko naprawdę nie chce wygrać, dlatego że dopóki ma pieniądze, ma przymus gry. Więc każda wygrana tylko powiększa jego cierpienie, bo nie może pójść do domu, dopóki ma za co grać. Wiele razy mi się zdarzało tak w życiu, w tym czasie tego uzależnienia, że wychodziłem z kasyna myśląc, że nie mam nic i nagle gdzieś tam w jakiejś wewnętrznej kieszeni znajdowałem plik banknotów i jak lunatyk wracałem z powrotem do stołu ruletki czy do blackjacka, by zostawić ostatni grosz. Nie? Rafał, ale musiał być ten moment szczęścia, bo to jest niemożliwe. Euforia jest, tylko to nie ma nic wspólnego ze szczęściem. Bo radocha, nawet największa, naprawdę nie buduje twojego szczęścia. Szczęście jest zbudowane na tym, że jesteś w zgodzie ze sobą i z tymi bliskimi, którzy wokół ciebie są. To daje szczęście. A tak chwilowa radocha, euforia po wygraniu miliona czy dwóch, to jest tylko krótkotrwały dreszcz rozkoszy, po którym jest jeszcze większy kac, niż gdyby tego dreszczu nie było. Rafał, co się dzieje z człowiekiem, że on się uzależnia? No, to przede wszystkim jest to... wiary? Człowiek jest nie, słaby wiary? To w ogóle wiara... Czy ma problem jakiś? To nie chodzi, o wiarę. Nie? Tak, uczucia są problemem, oczywiście, bo nie chcemy przeżywać niechcianych uczuć. Czyli jeżeli czujemy przed czymś lęk, złość na coś, poczucie krzywdy albo poczucie winy, to jest bardzo często nasze paliwo. Kiedyś Lubor Mira Szafdyn powiedziała, że każdy człowiek ma w sobie jakiś ten chwast, albo krzywdowin, albo winokrzywd, nie? Czyli albo więcej mi winy i wtedy krzywda jest takim ucieczką od tej winy, albo odwrotnie. Jedno i drugie jest nam potrzebne jak rybie ręcznik, wiesz? Zupełnie nie są potrzebne. I teraz, jeżeli są uczucia, z którymi sobie nie daję radę, to nałogowym regulowaniem wchodzę w alkoholizm, hazard, w cokolwiek, w seks, tak, w pracę tak, nawet. Tak, tak. Czasami praca też potrafi być tym miejscem, w które uciekamy od komunikacji z sobą samym, z owymi uczuciami. Więc ja myślę, że każdy jest zdolny się uzależnić, ale też nie ma takiej siły, która powstrzyma cię w wyjściu z uzależnienia, jeżeli zdecydujesz się na trzeźwość i pójdziesz z tym, który cię wymyślił, ukochał, stworzył. Znaczy, ja myślę, że każdy ma szansę, nawet jakby leżał teraz na bruku, bez zębów, bez grosza, obrzygany i śmierdzący. Jeżeli tylko podejmie decyzję, że chce żyć i chce żyć w sposób wolny, nic go nie powstrzyma. To znaczy, jest człowiek, który jest wierzący, ma dużą szansę, że pomoże mu w tym Bóg. Ale to, ten, który zależy. Jest... Zależy. Słuchaj, to, że wierzysz w Boga, to jeszcze nic nie znaczy, bo wiesz, Jakub Święty napisał tak w liście, i szatani wierzą i w tej wierze drżą. Także to nie chodzi o to, żeby wierzyć w Boga, tylko żeby Jemu uwierzyć. To jest ta podstawowa różnica. Tak jak w tej sławnej anegdocie o człowieku, który szedł w górach, to górale to będą wiedzieli, o co chodzi. I była mgła totalna, nie? I potknął się i zaczął spadać.
i chwycił się jakiejś kosodrzewiny. Nie wiem, czy kosodrzewina jest w stanie utrzymać człowieka, ale powiedzmy, że ta była. Trzyma tej kosodrzewiny się i majta nogami nad przepaścią, której nie zna, bo mgła spowija wszystko, nic nie widać. I krzyczy ratunku. I słyszy głos: nie bój się, puść się, a ja cię złapię. A kto ty jesteś? Pyta, nie? Tak. Ja jestem Bóg, puść się, a ja cię złapię. Mówi: a, Bóg, a jest tam z tobą jeszcze ktoś? I nie puścił, słuchaj. I na drugi dzień znaleźli go zamarzniętego na śmierć. Ten pies Bernardyn, wiesz, ci toprowcy. Słuchajcie, tyle od ziemi. Tak, tak. Tyle od ziemi. Po prostu wystarczyło naprawdę się puścić. Pan, zaufanie Panu Bogu oczywiście jest pewnym rodzajem, nie chcę powiedzieć hazardu, ale jakimś ryzykiem, zwłaszcza jak go nie znasz. Ale bez tego puszczenia się, trzymania się tego kosodrzewiny, to jesteś po prostu martwy. Obojętnie co by nie było tą kosodrzewiną. Pieniądze, zdrowie, znajomości, dobra opinia u innych. Różne są te nasze zabezpieczenia. Ale mamy te swoje podpórki i dopóki to w nich pokładamy nadzieję, no to prawdziwej wolności, prawdziwej radości, szczęścia, o którym mówiłeś, nie posmakujemy. Książki, które są napisane. Wolny człowiek. Wolny człowiek. Trzeba o nich troszkę powiedzieć. Polecam. Będzie w kościele na Górce u Cystersów jeszcze tak. Do świąt. Tak. Wolny człowiek. Słuchajcie, to jest książka, która jest... może ci pomóc stać się najpiękniejszą wersją ciebie. Taką, że zdumienie tak. Wprawisz swoich bliskich, ale sam będziesz też zaskoczony, do jakich fajnych rzeczy jesteś powołany. Napisaliśmy tę książkę z Jackiem Racieńskim, terapeutą uzależnień i księdzem Markiem Dziewieckim po to, żeby dać dowód, że niezależnie od tego, w jakim kryzysie jesteś, to jesteś zaproszony do tego, żeby robić rzeczy wielkie. To jest droga od totalnego upokarzenia upadku do pełnej radości i świętości. Także przeczytanie tego powinno Wam zająć max 2 dni, tak. A pożytek będzie na całe życie. Także następna pozycja. O, człowiek uzależniony, skoro już mam taką możliwość, to będzie się blikować, bo jest w folii. To jest studium tego, co to znaczy być uzależnionym i dlaczego się uzależniamy oraz jak znaleźć drogę wyjścia z tego kłopotu. Droga zwycięzców. W moim odczuciu najlepsza książka o 12 krokach, czyli tym programie, który napisali alkoholicy w latach 30., ale który stał się doskonałą pomocą do stawania się coraz piękniejszym sobą dzisiaj. Myślę, że po polsku nic lepszego o 12 krokach nie powstało. Droga zwycięzców. Smutna taka okładka, ale tutaj proszę zwrócić uwagę, ten gościu ma na medalu słowo miłość. I to jest punkt dojścia tego programu. Czyli wypełnianie woli Boga niezależnie od okoliczności, w jakich jesteś. I oczywiście prośba o siły, żeby tę wolę pełnić. Bardzo Wam polecam. Droga zwycięzców dla tych, którzy nie lubią przegrywać. Świetna propozycja dla górali, bo jak kiedyś powiedział to ksiądz Zonzel, kochany naprawdę podhalańczyk, wspaniały, że pić to umie każdy, ale żeby nie pić, to trzeba hopa! I to jest naprawdę, to jest Droga Zwycięzców, to jest książka dla tych, którzy chcą pokonać siebie, tego demona w sobie. Myślę, że dobra. To jest taka, to ja powiem o czterech rzeczach naraz, bo to są takie cztery zeszyciki, które są bardzo praktyczne. Emocje, niektórzy myślą, że uczucia są złe i dobre. Nieprawda. Emocje są chciane i niechciane. Ale wszystkie są dobre. Nie spowiadamy się z emocji nigdy. Spowiadamy się z tego, co zrobiliśmy myślą, mową, uczynkiem. Nawet nie zrobiliśmy poprzez zaniedbanie. Ale z emocji nie, bo emocje są moralnie obojętne. Natomiast nieumiejętność przyjmowania, rozpoznawania uczuć czyni nas niewolnikami tychże. Więc w tej książeczce myślę dużo praktycznych porad, jak sobie poradzić ze swoją emocjonalnością. Dla tych, którzy myślą, że wiedzą, czym jest małżeństwo i czują się dobrymi mężami, bardzo polecam. Po przeczytaniu tej książeczki wiedziałem, że po prostu daje ciała w bardzo wielu aspektach. Niektórzy myślą, że przysięga małżeńska to łamanie jej to znaczy, że zdradzam. Nie od zdrady zaczyna się przysięga, ale od ślubowania miłości. Pierwszego dnia, w którym przestałeś okazywać miłość swojej ukochanej, złamałeś przysięgę małżeńską. Pierwszego dnia, kiedy przestałeś mówić, jaka jest zachwycająca, jaka kochana, jak ci zależy na niej, złamałeś przysięgę małżeńską. Więc ten zeszyt też jest bardzo pomocny. Miłość, super pozycja, która mówi o tym, że bardzo często świat dzisiaj proponuje nam podróbki miłości zamiast niej. Czyli wmawia nam, że tolerancja to miłość, akceptacja to miłość, że naiwność to miłość, że seks to miłość, że uczucia to miłość. To wszystko nieprawda. Nie możesz akceptować, jeśli kochasz, bo jeżeli ktoś działa źle, to robisz wszystko, żeby
on się rozwijał. Chcesz mu pomóc. Nie tolerujesz rzeczy niegodziwych, jeżeli kochasz, bo pragniesz rozwoju swojego bliskiego. A też mylenie miłości z uczuciem też jest potwornym błędem, no bo w przysiędze małżeńskiej ślubujemy miłość, a nie możemy ślubować czegoś, na co nie mamy wpływu, a na uczucia wpływu nie mamy. One po prostu przychodzą i odchodzą. Bardzo pożyteczna lektura i ostatnia mówi o relacjach, czyli o tym, że choć się tak bardzo różnimy, my mężczyźni z wami, wspaniałe kobiety, to nie musimy się pozabijać. Da się współpracować, da się odnaleźć wspólny mianownik nawet w najtrudniejszych okolicznościach. O tym jest ta książeczka Ty i ja. Cały ten zestaw u Cystersów na górce przez najbliższe dwie niedziele, jeśli przyjdziecie... U wspaniałego ojca Michała, którego pozdrawiamy. Warto przyjść, zrobić sobie prezent na Boże Narodzenie i naprawdę złapać trochę takiej wiedzy. Ksiądz dr Marek Dziewiecki, który czasem bywa w Chicago, jest naprawdę gościem, od którego warto się uczyć. On umie mówić, ale umie też kochać i to jest bardzo cenne u kapłana. Rafał, tą drogę, którą przeszedłeś od momentu tego uzależnienia do teraz, jak byś to określił? Słuchaj, przygoda to była niezwykła. No, znaczy, ja powiem ci, nie jest tak, że jestem dzisiaj wolny od wszystkiego, czego bym nie chciał. Jest też słowa świętego Pawła, jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro. Bo łatwo przychodzi mi chcieć dobra, ale wykonać nie. Nie czynię bowiem tego dobra, którego pragnę, ale to zło, którego nie chcę, absolutnie się pod tym podpisuję. Natomiast istotnie od tych 21 lat, kiedy odstawiłem moje nałogi, a jeszcze wcześniej, bo też miałem takie epizody narkotykowe, to już 23 lata jestem wolny od narkotyków, a 21 od hazardu. No zmieniło się bardzo dużo, ale powiem ci, to jest... Człowiek jest projektem nieskończonym. Nie ma tak, że możesz uznać, że tam dobra, zostałem tam, nie wiem, dyrektorem, prezesem, proboszczem, to już jest schwacit, nie? To od teraz już właściwie tylko odcinam kupony. No to nic głupszego, nie? Życie ludzkie jest troszkę jak wchodzenie po schodach ruchomych, które jadą w dół. Nie wiem, czy próbowałaś, Marysia, kiedyś wbiegać po schodach ruchomych, które jadą w dół. Da się, dopóki idziesz, dopóki to robisz. A jak zatrzymasz się w miejscu, to nie stoisz w miejscu, tylko potwornieješ, spadasz. I, no i myślę, że na tym 21-letnim szlaku tej mojej marszruty ku wolności bywały takie momenty, kiedy stawałem, czyli potworniałem. Także to nie jest tak, że jak odzyskasz wolność na jednym polu, to już możesz... kula i dusza, piekła nie ma. Jest niestety i ono bardzo często jest w nas też, to piekło. Więc trudno mi powiedzieć jednym zdaniem, jak słyszysz, co przez ten czas się działo, ale wierzę, że no, zmierzam jednak ku temu, który dał nam życie i jestem całym sercem po jego stronie, chociaż w czynach to różnie bywa. Ten program, który jest autorskim programem Ocaleni, rozmawiasz dużo z ludźmi. Czy oni ci dają jakąś siłę? To co? Bardzo. Jeżeli się otwierają, bo właściwie oni się otwierają, prawda? Nie znasz ludzi, widzisz ich pierwszy raz, zapraszasz ich do programu. Zwykle nie widzę ich pierwszy raz, bo ja jednak, wiesz, żeby kogoś zaprosić do programu Ocaleni, to nie wystarczy, że ja znajdę człowieka, który nie pije tam 20 lat, bo to jest pikuś, wiesz, to znaczy nie pić to każdy potrafi, znaczy umówmy się, jak pracuje nad tym, to naprawdę może. Można być niepijącym draniem, naprawdę, więc najwięcej czasu zajmuje nam zweryfikowanie, czy ci ludzie, którzy odzyskali trzeźwość w materii swojego uzależnienia, czy żyją godziwie, czy zadośćuczynili, czy odbudowali relacje, czy znaleźli jakiś godziwy wypełniacz tej pustki, która powstaje po odrzuceniu nałogu. I oczywiście czuję się zawsze bardzo zbudowany ich szczerością. No w naszym programie bywali ze swoimi historiami także mordercy. Ludzie, którzy mają na sumieniu największego kalibru zło, ale ta ich dzisiejsza postawa i to dobro, które się wylewa za sprawą ich działania, no jest dla mnie urzekające. I też ten program od początku, to już ponad 240 emisji miało miejsce, pokazuje, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Że nawet jeżeli jesteś na absolutnym dnie i po ludzku nie ma dla ciebie żadnej nadziei, jeżeli tylko podejmiesz decyzję na drogę ku dobru i pójdziesz z Bogiem, nic cię nie zatrzyma. A choćby piekło powstało, całe się zbuntowało, nie przemoże, bo czymże jest cały świat wobec tego, który nas wymyślił, stworzył i ukochał? Niczym. I większość tych historii, chociaż wcale nie mamy takiego zamysłu, ale większość tych historii opowiedzianych, dzianych w Ocalonych, prędzej czy później w pytaniu, jak ci się to udało, pada to
przyszedł on i mi pomógł. Nie? Zwołałem, nie wierząc, zwołałem: Boże, jeżeli gdzieś tam jesteś, ratuj. Zawsze był odzew. Nie? Troszkę czasu zajmuje. Oni się nie wstydzą, że opowiadają o swoich historiach, trzeba swoich słabościach. Trzeba było ich pytać. Ale zadałeś takie pytanie? Słuchaj, więc nie zadałem, wiesz dlaczego? Dlatego, że jeżeli nie wstydzili się chlać, otworzyć, kraść i robić straszne rzeczy, to dlaczego mają się wstydzić tego, że trzeźwieją? Oni się dzielą odzyskanym życiem. Mhm. I to nie przypisują sobie zasługi, więc myślę, że to jest program, który oczywiście przykro jest opowiadać o tym, że się było byle jakim ojcem, że dzieci cię widziały głównie pijanego. Był u mnie ojciec trzech córek, tak, który był heroinistą i wraz ze swoją żoną ćpali non-stop, a właściwie dzieci, które miały wtedy 7, 5 i 3 lata, same się wychowywały, podczas gdy oni byli non-stop odurzeni. Ona nie przeżyła. On przeżył. Jest dziś genialnym ojcem, córki go kochają, wspaniałe dziewczyny, najstarsza studiuje, naprawdę zrobiły niesamowitą robotę, nie mają żalu do ojca. To są rzeczy, po prostu powiem wam, niebywałe, zdumiewające, piękne. Ja myślę, że musimy ci podziękować za to, że jesteś. To jest ważne dla nas wszystkich. Też dziękuję, że jesteście w ogóle. Na góralską nutę dobrze jest zawsze się spotkać w Chicago. Nie? No, a teraz mamy pytanie dla pana Grzegorza. Panie Grzegorzu, oczywiście masę publikacji książkowych, tak samo. I bardzo ciekawa książka, która mnie troszkę tak zaintrygowała. Jednostki specjalne. Co to są te jednostki specjalne? Bo mnie się to kojarzy z wojskiem, z jakąś taką specgrupą, która może wszystko i tak dalej. A tu właściwie chodzi o kogoś innego. Niezwykłe wywiady z frontu wojny o duszę świata. O kim my rozmawiamy w tej chwili? Co to znaczy? Tak, bo ten tytuł jest wieloznaczny, intrygujący. Tak. Z jednej strony jednostki specjalne to jakieś takie elitarne grupy komandosów. Dokładnie. A z drugiej strony jednostki specjalne, czyli z jednej strony jednostki, a więc osoby, indywidualności i specjalne, bo niezwykłe. Tak. I ta książka jest zbiorem moich wywiadów, które przeprowadziłem na przestrzeni około 20 lat z różnymi osobistościami z całego świata na temat wiary i na temat różnych wyzwań współczesnego świata dla chrześcijaństwa. Dlatego jest to określenie, że są to wywiady z frontu wojny o duszę świata i to jest z kolei określenie zaczerpnięte z książki Przekroczyć próg nadziei Jana Pawła II, który pisał, że dzisiaj toczy się bój o duszę świata i Jan Paweł II pisał, gdzie ten bój jest najmocniejszy, najbardziej zaciekły. I on tam pisał o nowych areopagach, czyli o takich miejscach elit opiniotwórczych, środkach masowego przekazu, kultury, nauki. I ja rozmawiam z osobami, które jakoś uczestniczą w tej wojnie kulturowej, czyli wojnie o duszę świata. Tam wśród tych rozmówców był m.in. kardynał Józef Ratzinger, zanim jeszcze został wybrany na papieża. Był Tom Monahan, ten miliarder, założyciel Domino's Pizza, który później założył Uniwersytet Ave Maria na Florydzie. Jest też... Jest też na przykład Viktor Orban, premier Węgier, z którym też rozmawiam akurat o wierze. Łącznie 18 wywiadów. I co je wszystkie łączy? Że z każdej z tych rozmowy czegoś ja się nauczyłem. Jakoś po tych rozmowach czułem się mądrzejszy niż przed ich przeprowadzeniem. W jaki sposób mądrzejszy? Co do pana wnieśli ci ludzie? No każdy coś innego. Na przykład jeżeli chodzi o kardynała Ratzingera, to on bardzo ciekawie zarysował tą mapę współczesnych różnych kontrowersji teologicznych. Ja pamiętam, że rozmawiałem z nim w roku 99. I on mówił, że dzisiaj największym wyzwaniem dla teologii jest to, że jest takie przekonanie wśród chrześcijan o wielości dróg do zbawienia. On to nazywał pluralistyczną teologią religii.
że wszystkie religie są tak samo dobre, że trzeba być dobrym muzułmaninem, dobrym buddystą, trzymać się swojej wiary i tak naprawdę się dojdzie do Boga, bo wszystkie ścieżki prowadzą do jednego celu i ku jego zgrozie tak twierdziło wielu chrześcijan. I co ciekawe, rok później po naszej rozmowie została wydana słynna deklaracja chrystologiczna Dominus Jezus, której autorem był właśnie kardynał Ratzinger, o jedności zbawczej Jezusa Chrystusa. I on właściwie w tej rozmowie z nami to już jakby przedstawił program tego dokumentu. Swojego pontyfikatu też. Tego dokumentu, potem pontyfikatu. Ale też bardzo cenna rozmowa z arcybiskupem Javierem Martinezem z Granady, który z kolei no, taką nową wizję mi przedstawił, jakby nowe perspektywy otworzył, kiedy powiedział, że współczesny Kościół, współczesne chrześcijaństwo uległo takiej mentalnej kolonizacji przez tą kulturę laicką, sekularną, że my często w Kościele jesteśmy skolonizowani mentalnie, ideologicznie przez ten świat laicki i sobie nawet z tego nie zdajemy sprawy. I jak właśnie się porówna ten mechanizm kolonizacji, zachowanie ludów skolonizowanych i się przełoży to na stosunek współczesnego liberalnego świata do Kościoła, no to się otrzymuje właściwie podobne relacje. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Mi to jakby pomogło wiele wyjaśnić, jeżeli chodzi o sytuację współczesnego chrześcijaństwa, ale także jest tam wiele takich praktycznych rozmów z dr Rozą Sztumer, jak przezwyciężyć syndrom postaborcyjny, z doktorem Gerardem van den Aardweghem z Holandii, takim terapeutą, który sprawił, że około 600 homoseksualnych mężczyzn uzyskało trwałą dyspozycję do zawarcia stałego związku heteroseksualnego, więc on jakby pokazał, że dzięki pewnej terapii można uzyskać też takie rezultaty. No dzisiaj w wielu krajach świata ta tak zwana terapia, mówi się reparatywna, ale to jest też tak zwana terapia integracyjna, jest możliwa, więc jest wiele takich rozmów, też duże wrażenie wywiera takie świadectwo wiary prześladowanych chrześcijan, chociażby w Sudanie, gdzie też byłem, rozmawiałem z tymi prześladowanymi chrześcijanami. No i rzeczywiście to robi kolosalne wrażenie, bo my sobie tak o chrześcijaństwie rozmawiamy, ale tak naprawdę oni tam, ale oni tam przelewają krew. W tej książce znajduję takie słowa. Siłą chrześcijaństwa polega na tym, że od 2000 lat w każdym pokoleniu znajdują się ludzie, którzy tak zachwycili się osobą i przesłaniem Jezusa z Nazaretu, że postanowili żyć zgodnie z Jego Ewangelią. Moje pytanie jest teraz takie. Jeździ Pan po całym świecie, można powiedzieć. I ta dokumentacja, te książki, które powstają, one są takim żywym świadectwem, że Jezus jest i te artefakty, którzy no, zachwycają się naukowcy też, albo próbują się nad tym wszystkim zastanawiać, no nie jest niewyczerpana do końca. Szukamy tych śladów Pana Jezusa wszędzie i udowadniamy, że On jest, że On tutaj są, czy człowiek w ogóle chce znaleźć właśnie takie te artefakty i mówić o nich, że jest to rzecz niezwykła, oprócz tego, że zostawił stronę duchową, to także szukamy tego, że są jakieś takie namacalne ślady Jego istnienia tutaj u nas. No my razem z Januszem Rosikoniem, fotografem, jeździliśmy po świecie. Bo to nie jest tylko jedna rzecz, bo tam jest wiele rzeczy, o których Pan jeździ, szuka, dokumentuje i naukowcy rzeczy, które zostały po Jezusie. Tak, te książki, ta seria nasza, to jest tak, tak, to są takie poszukiwania, śledztwa naukowo-dziennikarskie, że my staramy się dotrzeć bezpośrednio do badaczy, naukowców, którzy zajmowali się badaniem różnych
fenomenów. No akurat ta książka dotyczy relikwii chrystusowych. No i myśmy starali się odpowiedzieć na trzy pytania. Czy na podstawie tych materialnych śladów da się po pierwsze odpowiedzieć, czy Jezus istniał naprawdę? Tak. Po drugie, czy to, co piszą ewangeliści, zgadza się z tymi faktami? Bo można sobie wyobrazić, że owszem, Jezus istniał, ale oni pisali niestworzone historie. I po trzecie, czy na podstawie tych odkryć da się powiedzieć, że Jezus był kimś więcej niż tylko zwykłym człowiekiem? I co ciekawe, my na podstawie, no my, właściwie ci naukowcy, a my tylko oddajemy im głos, udowadniają, że to, co pisali ewangeliści na temat Jezusa, a tutaj głównie zajmowaliśmy się okolicznościami jego męki, rzeczywiście odpowiada prawdzie na podstawie badań tych mikrośladów. Mikrośladów, które zostały zbadane przez takich naukowców, którzy na co dzień pracują dla Laboratorium Kosmicznego NASA, Laboratorium Narodowego Los Alamos, albo w różnych laboratoriach kryminalistycznych, gdzie wielu sprawców zbrodni udało się odnaleźć. I co ciekawe, jeżeli chodzi o ten trzeci punkt, czy da się powiedzieć, że Jezus był kimś więcej niż tylko zwykłym człowiekiem, to tutaj otwiera się przestrzeń dla tajemnicy. Dlatego, że możemy udowodnić, że Jezus był człowiekiem, ale to, że był Bogiem, no to już jakby nauka nie jest w stanie na to... Nie mam narzędzi, żeby to narzędzi, zbadać. Żeby na to odpowiedzieć. To ciekawe, bo jak rozmawiam z ateistami i oni mówią, że nie wierzą w Boga, to ja mówię, nie, nie. Wy wierzycie, że nie ma Boga, bo wy też nie wiecie. Wy tylko wierzycie, że Go nie ma. Więc to jest moja wiara, że Bóg jest, kontra wasza wiara, że Boga nie ma. Nikt z was nie może powiedzieć, że Boga nie ma, bo tego nie wiecie. Wy tylko wierzycie, że Jego nie ma. I teraz, człowieku, to daj mi dowody swojej wiary, że nie ma Boga. Przedstaw mi dowody, które mnie przekonają, że Boga nie ma. Przedstaw dowody swojej wiary. I najczęściej się okazuje, że takich dowodów nie ma, bo to, co mówią, to jest łatwe do obalenia. Myślę, że te książki właśnie pomagają zyskać taką zupełnie inną perspektywę, otwierającą nas na ten wymiar tajemnicy ukryty w naszej rzeczywistości. I też u Cystersów przez najbliższe 2 tygodnie mogą Państwo ich szukać. Bardzo zachęcamy do tego, bo napisaliśmy i przywieźliśmy te książki nie po to, żeby się cieszyć, że są książki, tylko żeby podzielić się wiedzą, naszymi odkryciami. Ostatnie 2 minuty, co chcielibyście nam przekazać albo komuś podziękować? Bardzo z całego serca chcę przekazać, że możecie być z siebie dumni, że polskość w Chicago jest bardzo dobrze zaopiekowana, że zarówno na góralską nutę, jak i na podlaską nutę śląską. Spotkałem tutaj przez te, no od 1988 roku przyjeżdżam do Stanów, wiele osób, które są ofiarne, zakochane w Polsce, gotowe służyć pomocą w każdych okolicznościach. Mam jak najlepsze zdanie o was. Tęsknimy za wami, potrzebni jesteście w Polsce, ale cieszę się, że ta Polska dzięki wam też jest tutaj. Pozdrawiam całą grupę Jana Pawła II, z Rafałem Kawalcem, z Januszem Olechno, z Ogórkiem naszym drogim. Cała ta trójka to są naprawdę skarby. No pozdrawiamy też Konrada i Agnieszkę, którzy też są skarbami. No w ogóle jesteśmy zachwyceni tymi Polakami, jakich Agnieszka tu... Agnieszka to Polska, tak? Agnieszka, Sulima. Sulima. Konrad i Agnieszka Sulimowie. Natomiast tak, no, tak. Nie możemy też nie podziękować księdzu Michałowi z Cystersów, bo to jest... Jedyny nasz, najważniejszy. Super facet. No i oczywiście ksiądz Andrzej Maślejak, to też jest nasza miłość, fenomenalny kapłan. A też ksiądz Robert w parafii świętej Konstancji, jak ksiądz najbardziej. Który nas... pewnie, tak? I na pewno ci młodzi chrystusowcy, którzy też są świetni. No w ogóle... No ksiądz Jeszko to... jest do kogo wracać. Tak, 5 lat temu, pamiętam, też mnie zaprosił, jak było stulecie Fatimy, także też wielka postać. Idziecie Państwo też teraz na pielgrzymkę, tak?
Jedziemy do Matki Bożej z Guadalupe. To też będzie śledztwo dziennikarskie, czy raczej to będzie... No, książką Guadalupe już powstała, więc... Panie Grzegorzu, coś nowego, czy taka potrzeba duchowa? Taka prywatna dewocja, czyli jedziemy po prostu na pielgrzymkę. Na jej urodziny, 12 grudnia. Tak, tak. Opowiecie nam, jak tam było. Wszystkiego dobrego wam życzymy. My również, Marysiu, dziękujemy za zaproszenie. I pozdrawiamy Wojciecha Dorulę, który zaprosił nas w to swoje piękne radio. Na góralską nutę. Hej! Vítejte v městečku Žatec. Mluvil, že tu roste nejlepší chmel na světě. A kto nevěří, nech spróbuje žateckého a sám se překoná. Žatecký, nejlepší chmel, výborné pivo. M Event Planners. Chcesz, aby najważniejszy dzień w swoim życiu wyglądał spektakularnie? Powierz go najlepszym fachowcom w tej branży. M&M Event Planners to rodzinny biznes już z 15-letnim doświadczeniem. Ich profesjonalizm, elegancja i klasa nie mają sobie równych. Są w stanie jednorazowo obsłużyć nawet do 1500 gości. Pięknie przygotują nie tylko przyjęcie weselne, ale chrzciny, komunie, zdyby, jak również prywatne imprezy tak w salonach, jak i również ostatnio bardzo popularny w ogrodach pod namiotami. Szybko, sprawnie i bezstresowo dopasują się do każdej okoliczności czasu i terenu. MMM Event Planners to Magda, Marek, Paulina, Szymon, Sylwia i Sebastian Wosiński, rodem z Czarnego Dunajca. Zapoznaj się z ich kreatywnością, ofertami, ogromną ilością bogatych wyposażeń, dzwoniąc do Pauliny pod numer telefonu 708-717-7552. 708-717-7552. Lub pogląda ich w internecie. MMM Event Planners. Podaruj im swój dzień, a nigdy go nie zapomnisz. Pawlak, a na co tobie tyle ziemi do tej Ameryki? Po cóż to pakujesz? Też to nie zjada. To borowina, nasze czarne polskie złoto. Ja słyszał, że tam w krzyżu i stawach łamie od tej klimatyzacji. Oj, Pawlak, ty już zdurniał kompletnie. Przecież borowina w Ameryce już jest. Dostępna w Chicago. O tak? Ja nie wiedział. Toż ty od razu spokojnie się tam poleci. Tak, naturalna borowina z Polski już dostępna w Stanach Zjednoczonych. W wygodnych do użycia plastrach, gotowa do natychmiastowego użytku, idealna na bóle reumatyczne, bóle mięśni, stawów, bóle pleców, barku, kolan czy nadgarstków, pomocna w leczeniu rwy kulszowej. Borowina królewska to jedyna dostępna w USA borowina z Polski. Kupisz ją w polonijnych aptekach ziołowych i w sklepach KD Market. Więcej informacji na stronie borowinakrolewska.com. Mój dziadek powtarzał, jeśli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Tak samo jest z ubezpieczeniem. Jeśli naprawdę macie chronić, musi być dobrane do twoich indywidualnych potrzeb. Sertler & Associates doskonale to rozumieją. Niezależnie od tego, czy chcesz ubezpieczyć dom czy firmę, samochód czy motocykl, żonę czy kochankę, certyfikowani agenci Sertler & Associates dobiorą pakiet dopasowany idealnie do ciebie. Sertler & Associates. Chroń to, co w twoim życiu liczy się najbardziej. Zadzwoń 773-290-8000, biura na północy i południu Chicago. Promocja Black Friday w salonie meblowym Idea. 20% zniżki na meble ze skóry. Wypoczynki w tkaninie AquaClink 15% taniej. Kup meble do sypialni, a otrzymasz materac za połowę ceny. Stoły rozkładane 20% taniej przy zakupie zestawu do jadalni. Wersalki $100 zniżki. Finansowanie bez oprocentowania do 5 lat. 6545 West Irving Park w Chicago. Ideafurniture.com. Ojejku, nie zdążę, co to będzie, nie zdążę! Nie zdążę! Nie, no przecież zdążę!
Jeszcze do wtorku, 13 grudnia, możesz nadać lotnicze paczki na święta Bożego Narodzenia we wszystkich biurach Polameru. Ale pamiętaj, to już ostatni dzwonek. Nie przegap tej daty. Wtorek, 13 grudnia. Dostawa na święta gwarantowana. Wszystkie biura otwarte do obsłużenia ostatniego klienta. Adresy wszystkich biur na stronie polamerusa.com. Polamer. Jedyna taka polska firma. Polamer. A teraz coś dla górali. Ilustrowany kwartalnik Podhalanin do nabycia we wielu sklepach na południu i północy Chicago. W każdym numerze historia Związku Podhalan, wieści z Podhala, sylwetki działaczy i zasłużonych oraz aktualności polonijne. Podhalanin to magazyn Podhalan w Ameryce. Jedni zachwalają swoje największe kotlety schabowe, inni specjały restauracyjne. My zapraszamy Państwa do najstarszej regionalnej restauracji Związku Podhalan. Biało Izba. Wszystko w odpowiedniej wielkości i jakości. A co najważniejsze, smaczne tak, że palce lizać. Stąp do nas, sam się przekonaj. Swojska atmosfera, miła obsługa, atrakcyjne ceny. Restauracja Biało Izba oraz sale bankietowe Domu Podhalan przy 4808 South Archer Avenue w Chicago. Po rezerwację zadzwoń 773-523-7632. Zapraszamy do najnowszej lokalizacji sieci sklepów Mantros. Nowy przestrzenny supermarket Mantros Market zlokalizowany jest w Roselle przy 550 West Lake Street. Sklep z Twojego sąsiedztwa z zawsze świeżymi produktami, których potrzebujesz na codzienne zakupy. Sieć sklepów Mantros to Mantros Deli przy 5411 West Mantros, Mantros Food Market przy 6601 West Irving Park Road, Mantros Market przy 1731 West Golf Road w Mount Prospect oraz najnowszy Mantros Market przy 550 West Lake Street w Roselle. Codzienne zakupy w całkiem innym wymiarze. Dobrnica spod Tatrami, pieseczka uciekali za dalekie morza, za dalekie rzeki, za chleby wyjechali, za dalekie morza, za dalekie rzeki, za chleby wyjechali.
Tutalo, wysłaliście se tej przedłużonej wersji radia na Góralską Nutę w internecie. Trzymajcie się, cześć, zostańcie z Panem Bogiem, Wojciech Dorula.